Dzień dobry. Siedlencin. Urokliwa wieś na Dolnym Śląsku, skrywająca niesamowity obiekt, którego historia sięga w głąb średniowiecza najpewniej aż do XIV wieku. Na wewnątrz w tej wieży książęcej podziwiać możemy unikatowe w skali Europy malowidła z legendą o z jeziora. Jestem Radosław Bieli, zapraszam na kolejny kontekst. Cykl realizowany dzięki wszystkim osobom czasu czasopismo Archeologia Żywa. Dzisiaj opowiemy o historii, najnowszych odkryciach. I przyszłości Siedlencińskiej Wieży. Jestem przekonany, że nowych rzeczy dowiedzą się zarówno ci, którzy byli już tam nieraz, jak i osoby, które dopiero wybierają się w odwiedziny. A jeśli ktoś nie miał tego w planach, no to myślę, że zdecydowanie zmieni te plany. Albo wszystko dzięki dzisiejszemu prelegentowi, którym jest badacz średniowiecznej architektury obronnej, wykładowca i pracownik naukowy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor wielu prac naukowych, kierownik licznych badań i projektów związanych nie tylko z samą wieżą Siedlencinie. Ale też innymi obiektami w kraju i za granicą, od 20 lat regularnie angażujący wolontariuszy w prace związane z ochroną, konserwacją i zarządzaniem zabytkami. Doktor Przemysław Noc, cześć przy. Dobry wieczór, dziękuję za takie obszerne przedstawienie. Sam nie byłem świadom tego wszystkiego. Witam państwa serdecznie, wszystkich czytelników, prenumeratorów Archeologii Żywej i widzów i słuchaczów kontekst. Super, dziękujemy. Za przywitanie. Drodzy widzowie, teraz wy go przywitajcie w komentarzach. Dajcie też znać, jeśli byliście, lub wybieracie się do Siedlencina. Może są z nami jacyś mieszkańcy, zawsze mnie to ciekawi, czy jacyś się zagubili, trafili może pierwszy raz, może ktoś nas słucha regularnie. Naszego wspaniałego gościa dzisiejszego nie było łatwo dopaść. Zdradzę wam drodzy widzowie, jest bardzo aktywnym człowiekiem, ale w końcu się nam udało wcisnąć jakoś pomiędzy odbieraniem odznaczenia za zasługi dla kultury polskiej międzynarodowe konferencje a warsztaty średniowiecznych technik budowlanych. Racja? No po, po troszku tak. Rzeczywiście troszkę. mam od poniedziałku wielką przyjemność i wielkie nadzieje, ponieważ zapisałem się na kurs brukowania stylu średniowiecznym, także. Mam nadzieję się czegoś nauczyć, żeby móc to później w Siedlencinie z sukcesem realizować. No, mam nadzieję, że będziemy mogli zobaczyć. Przemku, powiedziałem na początku, że Siedlencińska wieża i jej malowidła są unikatowe w skali całej Europy i mnie nie poprawiłeś od razu, czyli nie przesadziłem w występie. No Absolutnie nie ma tutaj w tym stwierdzeniu żadnej przesady. Malowidła XIV-wieczne in situ z legendą o nasalecie z jeziora z wątkiem jego romansu z królową Ginewrą, żoną króla Artura, no to to jest jedyne miejsce, gdzie możemy takie rzeczy właśnie zobaczyć. Super, no to możemy przejść już do prezentacji. Dziękuję pięknie. Już usłyszeliśmy, że wieża znajduje się na Dolnym Śląsku, w Dolinie Bobruk, tutaj na tym pierwszym zdjęciu Państwo możecie zobaczyć na mapie Polski, bo może nie wszyscy, tak jak tutaj już było powiedziane, byli, może niektórzy się wybierają, mam nadzieję, że chociaż po części nasze dzisiejsze spotkanie się może do tego przyczyni. Województwo Dolnośląskie, powiat Karkonoski, kilka kilometrów na północ od Jeleniej Góry znajduje się niewielka miejscowość Siedlencin, którą właśnie perłą jest wieża, o której będę Państwu miał dzisiaj przyjemność i zaszczyt parę słów, a może nawet troszkę więcej niż parę opowiedzieć. Na tej mapce, którą tutaj pozwolę sobie w tej chwili wyświetlić, możecie Państwo zobaczyć na dole z tym takim średniowiecznym układem urbanistycznym Jelenią górę i wzdłuż Bobru, doliną Bobru wędrując przez kompleksy leśne można dojść do Siedlencina. To jest taki spacer mniej niż godzinny, jeśli wyruszymy z rynku w Jeleniej Górze, więc dystans rzeczywiście nie jest bardzo długi, a co ciekawe, po drodze można zobaczyć zarówno pozostałości Jeleniogórskiego, średniowiecznego zamku Hausberg, jak i jeszcze po drugiej stronie Bobru mniej więcej 3 czwartych drogi naprzeciw takiego znanego schroniska Perła Zachodu, jeszcze pozostałości innego obiektu średniowiecznego nazywanego Zamczyskiem, zniszczonego, rozebranego już najpewniej w XV wieku. Ta lokalizacja na północ w dużych kompleksach leśnych może być jednym z powodów, dla których ta wieża powstała, bo wydaje się, że mogła pełnić też taką funkcję miejsca, może nie e, takiego zamku, ale miejsca, gdzie można było po polowaniach odpocząć. Poza tym jest to bardzo ciekawa lokalizacja, również ze względu na ukształtowanie siedliska, czyli tej osi, wzdłuż której powstała wieś Siedlencich, bo to jest dość rzadkie, że średniowieczną wieś mamy po obu stronach rzeki. To wskazywać chyba może, że wcześniej w tym miejscu znajdował się już, znajdował się jakiś bród, przejście, być może most na Bobrze i wzdłuż istniejącej drogi pod koniec XIII wieku powstała wieś, a na początku XIV wieku właściwie jej centrum, niedaleko od brodu czy mostu została zbudowana wieża. Taki układ dróg zaproponowała Pani profesora Adamska w monografii poświęconej wieży w więc myślę, że taki kontekst możemy również tego obiektu widzieć. Badania archeologiczne wieży w to tak naprawdę bardzo szeroko pojęte badania interdyscyplinarne. Archeologia oczywiście jest tam obecna i to nie tylko od 2008 roku, o czym za chwilkę powiem, kiedy badania rozpoczął Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przez pierwszych kilka lat wspólnie jeszcze z Uniwersytetem Wrocławskim. To jeszcze lata 30, ale świetnie, że obiekt był takim punktem, miejscem zainteresowania, bo mamy fenomenalną ikonografię, bardzo stary tutaj wizerunek, widok na wieże w Siedlencinie, znajdującym się przed, my dzisiaj mówimy, dworem, faktycznie bardziej oficyną, i co nas bardzo cieszy, jeszcze funkcjonującymi w bardzo dobrym stanie mostami, groblami, które my dzisiaj jako jeden z elementów, które staramy się rozpoznać, badamy. W zbiorach Muzeum Karkowskiego w Wieleniej Górze. Właśnie takie fenomenalne przedstawienie jest. Pochwalę się Państwu, że ona jest tak doskonałej jakości, tak wielkiej rozdzielczości, że wręcz pojedyncze kamienie, ich układ czy w moście, czy takiego tarasu, czy dwóch tarasów, takiej ścieżki, którą odkrywaliśmy przez kilka lat, możemy tutaj sobie porównywać i na tej bazie obliczać, ile brakuje nam wręcz centymetrów do tej korony, czy do tego stanu, jaki te obiekty miały przed zniszczeniem. Powiedziałem, że badania nasze. Archeologiczne XXI-wieczne nie są pierwszymi w tym miejscu i rzeczywiście. Lata 30. niemiecki archeolog Fritz Geschwend prowadził tutaj badania, a wszystko było związane z takim dużym projektem, który wymyślił znany, myślę, większości z Państwa słynny dolnośląski konserwator Zabytków Günther Grundmann, który planował urządzić w Siedlencinie Muzeum Średniowieczne. Z tego względu właśnie i prowadzone były badania archeologiczne, były prowadzone również kwerendy. Archiwalnej pracy konserwatorskiej, których my wiele śladów rozpoznaliśmy dzięki innym badaniom, które we wieży prowadziliśmy, o których też za chwilkę powiem, czyli tak zwanych badaniach chronologicznych. Od razu podpowiem Państwu, że ci konserwatorzy rzeczywiście w wielu miejscach byli naprawdę dobrzy, bo tak starali się umieścić nowe elementy i tak zgrać je z tym wnętrzem średniowiecznym, że bez badań no, byłoby nam trudno jednoznacznie stwierdzić, gdzie mamy elementy powstałe w XIV wieku, a więc w czasie budowy wieży, gdzie są jakieś elementy związane z jej przebudowami w XVI wieku, a gdzie mamy ślady właśnie działań z inspiracji Wintera Grundmana prowadzone w latach 30 XX wieku. Dla porządku trzeba jeszcze wskazać, że w ubiegłym roku ze względu na taki pomysł, który właśnie może wiązać się z przyszłością wieży w Siedlencinie, czyli takim planowanym wielkim Magazynem archeologicznym, który miałby zostać umieszczony odbudowany w odbudowanym polwarku, były prowadzone badania i nadzory archeologiczne jeszcze przez panią dr Barbarę Witkowską. Także to nam mniej więcej zamyka dotychczasowy zestaw badań, jakie były w wieży i jej otoczeniu realizowane. Kilka zdjęć może właśnie z tych dawnych badań, bo rzeczywiście fenomenalne jest to, że poszukiwania w archiwach pokazują, że. Mimo tej wielkiej katastrofy, jaką była Druga Wojna światowa, całkiem sporo dokumentacji, całkiem sporo ikonografii zdjęć zachowało się do dziś, tylko są one rozproszone i trzeba rzeczywiście dość intensywnie działać, szukać, żeby je odnaleźć. Na tym górnym zdjęciu, tutaj widzicie Państwo, zapewne owego Fritza Szwenta który nie miał dronów, tak jak my dzisiaj, no i musiał wspiąć się tutaj troszkę na te mury, żeby jeden ze swoich wykopów, którego profil tutaj udokumentowany rysunkowo, Państwo widzicie, zadokumentować. Także teraz już mamy łatwiej, ja nawet nie wiem, czy dałbym radę się tam wspiąć. Cieszę się, że już technologia tutaj wyszła nam troszkę bardziej naprzeciw. Nasze badania, jak już wspomniałem, prowadzone są od 2008 roku. Oczywiście początkowo koncentrowały się na wieży i w jej najbliższym otoczeniu, tutaj jesteśmy od wschodniej strony, gdzie znaleźliśmy taki mur oporowy, który mniej więcej wskazywał na zasięg tej głównej części tej wyspy, która była otoczona fosą. Z kilku stron obiektu udało się pozostałości takiego muru obwodowego znaleźć, więc całkiem sporo dowiedzieliśmy się tutaj dzięki tym pracom. A z takich ciekawostek to, ponieważ kopaliśmy pod Latryną, a to jest zawsze takie miejsce, gdzie archeolodzy uważają, że można coś znaleźć, bo jak już ktoś Coś zgubił komuś, coś z kieszeni wypadło, no to tutaj raczej nikt już tego później nie szukał, a przynajmniej wielu rzeczy nie odnalazł. I bardzo ciekawe rzeczy, między innymi dwa złote dukaty, które w XVII wieku komuś z kieszeni wypadły, udało nam się odnaleźć. Oprócz badań stricte wykopaliskowych, bardzo ważną rzeczą, bardzo ważnym przedsięwzięciem było dla nas przeprowadzenie analiz dendrochronologicznych, bo tutaj już rzeczywiście, proszę Państwa, może wyjątkowe są te malowidła, nawet na pewno one są. Wyjątkowy, ale również o unikalności tej wieży świadczy fakt, że mamy w niej zachowany ogrom oryginalnego drewna, który został tutaj wprowadzony w momencie budowy samej wieży. Jest oczywiście spore napraw, przebudów, niemniej jednak strepy płaskie, które zamykają od góry poszczególne kondygnacje, te belki potężne, które je tworzą. W większości są to jeszcze belki, które zostały tutaj wprowadzone w XIV wieku, kiedy wieża powstawała. I początkowo w roku 2000 pan profesor Krompiec ze współpracy z panią profesor Małgorzatą Chorowską pobrał pięć próbek, dzięki czemu wiedzieliśmy, jaki jest zakres chronologiczny powstawania tej wieży. Natomiast bardzo duże badania, które objęły prawie 200 próbek, które były prowadzone przez pana Aleksandra Koniecznego w ramach takiego dużego projektu badawczego, który realizowaliśmy, którego efektem była monografia wieży i rzeczywiście te prawie 200 próbek pokazało nam bardzo szczegółowe dane, o których też za chwilkę będę Państwu mówił. Te daty, które zdaliśmy już z tych pierwszych badań, 1313-1315, bo w takim zakresie zamykały się wyniki owych analiz, czyli może tutaj jeszcze dopowiem, że dendrochronologia pozwala nam, jeśli mamy zachowane słoje podkorowe, Określić dokładnie rok ścięcia drzewa, a że w siedlęcinie mamy te belki zachowane ze swojami podkorowymi, a niekiedy nawet fragmenty kory jeszcze na nich są, to rzeczywiście konkretne ścinki co do roku, a nawet pory roku, sezonu w niektórych wypadkach można było wydatować. Już te pierwsze daty 1313-1315 pokazały, że chyba rację mają jednak ci historycy, którzy uważali, czy także historycy architektury, że za budową tej wieży stoi zapewne Henryk. Pierwszy Jaworski, który w 1312 roku uzyskał wydzielone specjalnie dla niego Księstwo Jaworskie i na dość szybko rozpoczął taką inwestycję. Nagrobek, który dzisiaj jest prezentowany we Lwówku Śląskim przez wielu badaczy, uważany jest za nagrobek Henryka Jaworskiego, jego żony Agnieszki Przemyślitki, córki Wacława II, wnuczki Przemysła II, a więc rzeczywiście osoby potężne, jeśli chodzi o dwory średniowiecznej Europy. I te malowidła. Ja też do nich za chwilkę wrócę. Ale na razie chcę tylko tak zasygnalizować te główne elementy, które staraliśmy się złożyć w taką układankę, która będzie miała wyrwane, pojedyncze analizy dotyczące czy właśnie tego, co widzimy na malowidłach, czy datowania ogólnego wieży. Tylko jak tutaj archeologia oraz interdyscyplinarne badania mogą nam stworzyć pełen, jak najbardziej kompletny obraz całego tego. Założenia. Same malowidła też nie były znane z, z samego początku, jakby pojawianie się jakichś opracowań, bardziej o charakterze ciekawostek czy przewodników, bo takie mamy przecież już nawet na początku XIX wieku i wcześniej. Tutaj dopiero lata 80. wieku XIX i obecność w wieży inspektora podatkowego Klozego, który chyba miał określić wysokość podatku, jaki ówcześni właściciele Szałgoczowie mieli zapłacić z, tego majątku, których w nie posiadali. I on dostrzegł jakieś pozostałości malowideł, które następnie zaczęto odsłaniać, troszkę konserwować. I do sam kleza po raz pierwszy opublikował je jeszcze bez górnego pasa, tam gdzie mamy przedstawienia związane z nowym romansem na Salota i Ginevra, ale już mniej więcej ukazujące te fragmenty, które zresztą dzisiaj bardzo łatwo jest rozpoznać, patrząc na to, co tutaj widzimy. Ciekawe kwerendy, czy kwerendy w ogóle przyniosły ciekawe. Informacje dotyczące także samych prac konserwatorskich, dlatego że prowadził je taki niemiecki konserwator Johann Robek, który wydaje się, że w niektórych sytuacjach nie do końca rozumiejąc, co na danych malowidłach jest i interpretując je po swojemu, dokonał pewnych przemalowań. Między innymi rycerzy przemalował w Mnichu, co powodowało, że przez wiele kolejnych dekad były podejrzenia, czy wręcz w publikacjach pojawiały się informacje, że mamy tutaj przedstawienie. Fundacji Kasztoru Cystersów w Krzeszowie, natomiast po już ostatecznych pracach konserwatorskich w 2006 roku, a wcześniej dzięki fantastycznej analizie tych malowideł zrealizowanej, przeprowadzonej i wydanej przez doktora Jacka Witkowskiego z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, no już ten lancelot i rycerze w tym miejscu zaczęli się świadomości badaczy i turystów pojawiać. Na tym zdjęciu jednak bardzo ciekawą rzeczą, na które prawie nikt nie zwraca uwagi, jest to, że mamy tutaj jeszcze pierwotne wejście. Dzisiaj ci z Państwa, którzy byli w Siedlencinie, to pewnie pamiętają, że są takie schody w rogu i wychodzi się prosto na te malowidła, ale tutaj mamy jeszcze bardziej strome, drabiniaste schody, które wprowadzały na tę drugą kondygnację przed zmianami wprowadzonymi przez Grundbana w latach 30. I tu wspomniany przeze mnie, wspomniany przeze mnie fragment tych. Malowideł, gdzie rzeczywiście przed konserwacją widać, chociaż pasy z tych płaszczy rycerskich tutaj nam wychodzą, ale przemalowani są ewidentnie na zakonników, i tu po oczyszczeniu usunięciu przemalowań drobka możecie Państwo zobaczyć, jak te malowidła po pracach konserwatorskich w 2006 roku wyglądały. To jest fragment, ja do całej historii wrócę wtedy, kiedy będę opowiadał, co tam się na nich znajduje, ale malowidła w Siedzecinie to nie tylko ta legenda Lancelot, to także późniejsze elementy. Które pokazują nam taki ważny moment przejścia z rąk książęcych w ręce rycerskie. I tutaj pozwolę sobie dosłownie na kilka zdań, dlatego że przez w zasadzie kilkadziesiąt lat od 1945 roku, kiedy już te tereny znalazły się w granicach Polski, obiekt ten był nazywany Wieżą Rycerską, i dopiero w XXI wieku zaczęliśmy. Zmieniać tutaj to, mówiąc, że mamy do czynienia z wieżą książęcą, dlatego że nie jest to jedna z licznych na Dolnym Śląsku, na no kilkudziesięciu na pewno fundacji rycerskich, tylko to jest rzeczywiście wieża mieszkalna dożą, która została zbudowana przez księcia dopiero w późniejszym czasie przeszła w ręce też. Ten herb, który tutaj Państwo widzicie, należy do rodziny von Redern i ta rodziny uważa się za pierwszych rycerskich właścicieli, kiedy po śmierci Henryka Jaworskiego, po śmierci jego bratanka Bolka II, jako oprawa wdowia funkcjonował dla wdowy Agnieszki z Habsburgów, funkcjonowało księstwo silnicko-jaworskie i wydaje się, że wtedy albo podarowała, albo sprzedała księżna Rederną wieżę. I kilka lat informacje, które pokazują, że tak naprawdę ta wieża przechodziła z rąk do rąk, wiele tutaj. Rodzin rycerskich było w jej posiadaniu, a ja pozwolę sobie podkreślić postaci osoby istotne dla pewnych zmian, przebudów. Mamy owego Jensina Rederna, który był pierwszym rycerskim właścicielem wieży, później podkreśliłem dwóch przedstawicieli rodu von Nimcz, bo dwie razy w XVI wieku mamy do czynienia z przebudową wieży, ta późniejsza za czasów Henryka von Nimcza. Wiąże się z pożarem, jaki wybuchł na drugim piętrze w 1575 roku. I później, kiedy na chwilę jest w rękach książąt legnickich, mamy pewne działania, które dzięki analizie stylistycznej historyków sztuki, pana Mariusz Makowieckiego, który analizował piec, który kiedyś znajdował się w siedencinie wszystko wydaje się, że to są właśnie jeszcze działania tych książąt, którzy krótko tutaj tę wieżę posiadali. I od połowy XVII wieku, w zasadzie do. Końca II wojny światowej wieża znajdowała się wraz z, z majątkiem Siedlęcińskim w rękach no, bardzo znanej potężnej rodziny Szawki. Przy tych redernach chciałem się zatrzymać jeszcze na jeden moment, dlatego że chciałbym pokazać Państwu obok tego herbu na Malowidłach, dwie pieczęcie. Pieczęcie, które pokazują, uf, że herb Redernów, ale co ciekawe, jedna z tych pieczęci należy do Hańczego, a druga do Tristana von rederna. I tutaj tego Tristana chciałbym tak mocniej postawić na niego akcent, bo to nam pokazuje, że pytania, które czasami ludzie zadają, a skąd legendy arturiańskie w tej wieży się czy my nie przesadzamy, czy oni tu w ogóle coś o tych rycerzach Okrągłego Stołu wiedzieli, no najwyraźniej wiedzieli i to całkiem dużo, skoro nadawali imiona swoim synom, taki jak Tristana, to przecież też jest jedna z tych legend, która właśnie w owym kanonie legend rycerskich, tej kulturze dworskiej, Średniowiecznej europejskiej funkcjonowały. Także mamy również inne ślady na to, że to nie byłoby czymś wyjątkowym i niezrozumiałym dla ówczesnych elit, co przedstawiono na malowidłach wieży. Wróćmy do wieży i do badań dendrochronologicznych, gdyż tutaj, proszę Państwa, mamy bardzo istotne, bardzo ciekawe dane. To nie tylko zakres 1313-15, jak się wydawało wcześniej, ale kiedy przeprowadziliśmy tych badań, tego próbkowania, tak dużo, około 200 próbek. Okazało się, że mamy coraz to późniejsze daty, kiedy wspinamy się na tą wieś. Mamy nad parterem belki, które zostały ociosane z drzew ściętych wiosną, wczesnym latem 1313 roku. Nad pierwszym piętrem ścinka zimowa, więc przełom 1313-1314. Nad drugim piętrem wiosna 1314, a nad trzecim piętrem znów ścinka zimowa, przełom roku 1314-1315. I zakładając, a to założenie jest jak najbardziej słuszne, że drewno ścinane na cele konstrukcyjne ono nie musi być sezonowane, ono wędrowało na ten plac budowy krótko po ścięciu. To mamy tutaj pokazaną dynamikę budowy. Widzimy mniej więcej, jak datować poszczególne piętra, kiedy belki przygotowywano z drewna ścinanego na potrzeby samej inwestycji. Dach, o czym będę opowiadał za moment, jest późniejszy, bo powstał. W XVI wieku po pożarze. Natomiast w stropach mamy również wypełnienie. Mamy takie tak zwane dyle, czy połowizny takich ni niewielkich, młodych jodeł, czy, czy całe wręcz pnie jodeł, takie okrąglaki. I to wszystko pochodzi ze ścinki 1314-1315. I możemy przyjąć takie założenie, że no nikt by nie wypełniał stropów, już drewnem zalewał ich polepą, gdyby jeszcze z góry padał deszcz. Więc jeśli robiono to na wiosnę, czy już w 1315 roku, no to też możemy założyć, że wtedy został już ten dach zbudowany i chronił to wszystko, co się działo w środku. I fenomenalne informacje z stropu na pierwszym piętrze, gdzie oprócz tych jodełek ścinanych na przełomie 1314 i 1315 roku, znaleźliśmy jeszcze, proszę Państwa, pocięte drabiny i pocięte rusztowania. Turnie po prostu wykorzystane, one były ze ścinki z przełomu roku 1312-1313. Czyli widzimy, kiedy rozpoczęto przygotowania do inwestycji, kiedy przygotowano drabiny, przygotowano rusztowania, i to jest krótko po tym, jak Henryk Jaworski otrzymał to księstwo jako swoją udzielną dzielnicę. Bardzo ciekawy ogląd, bardzo duża liczba danych. To też jest wyjątkowe w skali Europy całej, że możemy tak dużą liczbę tych informacji mieć, a jednocześnie taką interpretację. Jaką Państwu przedstawiłem, pokazać. Sama wieża oczywiście pełniła różne funkcje, i w zależności od tego, jakie funkcje pełniły poszczególne pomieszczenia, no to tak one są wykończone, tak one wyglądają. Najniższa kondygnacja to są w tej chwili dwie komory piwniczne. To zdjęcie takie na dole po prawej stronie pokazuje bardziej surowe wnętrze, to u góry to jest ponownie przelicowana cegłą i wytynkowana już w późnym okresie nowożytnym. Druga z tych piwnic i kiedy spojrzymy na plan, to można rzeczywiście zobaczyć, że są dwie takie piwnice kolebkowe, ale pomiędzy nimi niedostępna dla nas jeszcze przestrzeń, tam nie badaliśmy. Schody, które w tej chwili prowadzą do piwnicy, to są schody też późno nowożytne, XVII, może nawet XVIII wieczne. Natomiast podczas badań znaleźliśmy kilka fragmentów takich płytek. Takie płytki mają swoje analogie na innych obiektach, bardziej nawet w Polsce niż na Śląsku. Na Śląsku takie elementy, które są interpretowane jako płytki związane z ogrzewaniem hipokaustycznym, czyli tym ogrzewaniem w gorącym powietrzem są najczęściej kamienne, ale ceramiczne również funkcjonowały i nie można wykluczyć, że jest to jakby element z tym związany. Mam jeszcze inne teorie co do tego, czym one były, ale jeśli były związane z tym ogrzewaniem hipokaustycznym, no to funkcjonowały w miejscach, że w podłodze one się znajdowały, były zaczopowane. A w momencie, kiedy już taki piec został nagrzany, kiedy wygaszono ogień pod spodem, a więc już nie było spalin, można było otworzyć te, wyjąć te czopy i dzięki temu ciepłe powietrze nagrzewające się dzięki tym kamieniom przez kanały wędrowało do góry i ogrzewało wnętrza. Mielibyśmy w takim razie dowód na to, że takie ogrzewanie funkcjonowało. Pieca samego nie mamy, być może znajdował się on w tej przestrzeni pomiędzy dwiema dzisiejszymi komorami piwnicznymi. Wchodzi się do wieży takimi schodami, które bardziej wnikliwe oko na pewno analizując, dostrzeże w nich fragmenty detali architektonicznych, tak późno-średniowiecznych, jak i nowożytnych. Natomiast kiedy już wejdziemy przez ten portal i zamkniemy drzwi, to bardzo ciekawy również element, oryginalne, zachowane jeszcze rygle, zasuwy, może nawet bardziej, które są normalnie schowane w grubości buru, ale w przypadku chęci ich zamknięcia. Ten górny rygiel z prawej strony, z tego rozwifienia, ten dolny z lewej strony można wyprowadzić i w końcówki umieścić w gniazdach, i wtedy mamy wejście to dolne do tej wieży zablokowane. Też bardzo duża rzadkość. My oczywiście mamy na wielu obiektach gniazda, które są pozostałościami po takim systemie, natomiast same rygle to ja przynajmniej nie znam jeszcze innego obiektu militarnego, obronnego, gdzie byśmy takie rygle mogli dostrzec. Dzisiejszy podział wnętrza to jest podział. Późniejszy. Mamy oryginalne średniowieczne, jedynie mury zewnętrzne. Mamy stropy, o czym wspominałem. Ten brązowy kolor, który tutaj Państwo widzicie, to są oryginalne XIV-wieczne belki i wypełnienie żółte również z początku XIV wieku, więc w zasadzie prawie, że kompletny XIV-wieczny strop nad parterem. Natomiast badania archeologiczne przyniosły nam troszkę więcej informacji, bo po usunięciu takich zniszczonych posadzek. Dlatego, że w czasach PGR-u, a więc do początku czy po PGR-owskich, także, a więc do początku XXI wieku, był tam skład węgla, w związku z tym dużo tych oryginalnych powierzchni zostało niestety zniszczonych. Ale dzięki temu, my jako archeolodzy mogliśmy wejść tam ze swoimi badaniami i udało się odnaleźć zarówno pozostałości ścian działowych, w zasadzie takich podwalin pod ściany działowe. To jest tutaj na tym lewym dolnym zdjęciu. Myślę, że Państwo widzicie też tą strzałeczkę, którą ja tutaj przesuwam, oraz tam, gdzie są czerwone. Strzałki taki szef na ścianie, to w tym miejscu właśnie była taka ścianka działowa i jeszcze mamy takie drewniane elementy, podkładki podlegary, na które później nabijana była drewniana podłoga. Tu zresztą znaleźliśmy sporo średniowiecznego materiału, kilka monet wiecznych, dużo 14-15-wiecznej ceramiki, a więc mniej więcej na to późne średniowiecze, właśnie to datowanie piętnastowieczne tej drewnianej podłogi jest tutaj jak najbardziej uzasadnione. Od razu Państwa zabiorę wyżej, bo te wyższe kondygnacje są rzeczywiście bardziej okazałe. Tutaj mamy już pełne wytynkowania. Chociaż w tym pomieszczeniu zachodnim na pierwszym piętrze te wytynkowania są no, raczej nowożytne, 16-wieczne, no to strop dalej jest oryginalny, pochodzący z XIV wieku. I ta ściana działowa tutaj po prawej stronie, którą Państwo widzicie, też została wydatowana dzięki naszym pracom. To jest akurat nie jodła jak stropy, tylko świerk ścięty w 1531 i 1532, podobnie jak drewniane ościeże tutaj wejścia do dawnego wykusza latrynowego, czyli dawnej toalety. A więc mamy tutaj dowody na pewną przebudowę w latach 30. XVI wieku, z którą tą przebudową można wiązać jeszcze więcej elementów. Ten kominek, który tutaj Państwo widzicie, czy duże renesansowe otwory okienne z tą kamieniarką, które znajdują się zarówno na pierwszym, jak i na trzecim piętrze, myślę, że to jest właśnie te lata 30. XVI wieku. Pokazywałem Państwu przed momentem to wnętrze tutaj po lewej stronie, natomiast za tą ścianą działową jest jeszcze drugie wnętrze. I pierwsza różnica, jaka jest dostrzegalna, to to, że chociaż strop jest oryginalny, jeśli chodzi o belki, to zachował się w tej części jakby XIV-wiecznej tego wypełnienia, tylko w tym pierwszym pomieszczeniu, do którego się wchodzi z parteru. Natomiast tam obok mamy wymieniony już na późno. XVI wieczny, bo to jest ścinka z lat 70. XVI wieku. Tutaj troszkę powiem mi o, o rzeczy, o której szerzej za moment, ale na drugim piętrze wybuch w 1575 roku pożar i najwyraźniej tutaj ta podłoga była na tyle zniszczona, że wymiana podłogi wiązała się również z wymianą tego wypełnienia stropu i dlatego tutaj mamy te naprawy XVI wiecznej. W tym pomieszczeniu obok większość tynków jest również nowożytna, natomiast jest niewielki fragment, gdzie zachowało się również pozostałości malowidła, ona tutaj nie jest doskonale jest tak dobrze widoczne, przepraszam za to. To jest Matka Boska z dzieciątki. Takie podejrzenie, że jakieś oratorium, jakaś przestrzeń, taka związana z prywatną przestrzenią dla modlitwy w tym miejscu się znajdowała, w naszych hipotezach się znajduje. I to, co widać po prawej stronie zdjęcia, to jest zamurowane wejście, wejście, które dzisiaj prowadzi na. Pierwsze piętro tej oficyny, czy może wejście, które prowadzi, do którego wchodzi się, czy wchodziło mniej więcej 20 lat temu z wnętrza oficyny, ono jest w tej chwili zamurowane, ale mamy takie podejrzenia, to jeszcze zostanie, to jeszcze musi być potwierdzone badaniami architektonicznymi, że tak jak w kilku innych wieżach, tutaj akurat stara łomnica w powiecie Świlińskim, gdzie widać to jest wieża rycerska, ale też jest dolne wejście tutaj i górne wejście. Do tych pomieszczeń bardziej już reprezentacyjnych też się znajduje tutaj. Zresztą te dwie strzałki na tym rysunku po prawej stronie pokazują dokładnie to samo, co jest widoczne na zdjęciu. Być może podobne rozwiązanie funkcjonowało w Siedlencinie. Kaplice zresztą znamy w obiektach albo w Witkowie Wieża, gdzie mamy takie malowidła, które jakoś taką przestrzeń dla modlitwy na pewno mogą nam pokazywać, czy po prawej stronie nieistniejący. Już dzisiaj w całości, chociaż relikty jeszcze są całkiem dobrze czytelne. Wykusz kaplicy na zamku Koińko Jeleniej Góry. No raczej takiej, takiego rozwiązania architektonicznego tutaj w Siedlencinie nie mieliśmy. Natomiast na tym piętrze funkcjonował kiedyś jeszcze piec. Po lewej stronie widzicie Państwo zdjęcie, które kiedyś udało nam się znaleźć, które było podpisane w tym, że hrabia Szawgocz rozbiera w 1911 roku piec w Siedlencinie, żeby go zabrać do Cieplic. Nie bardzo wierzyłem, że on tam będzie, i kiedy pojechałem do pałacu i wszedłem do dziekanatu, żeby zapytać, czy może mają jakiś piec. No i to już nie musiałem pytać, bo właśnie w dziekanacie ten piec stał. Widać, że jest troszkę skrócony, ale tutaj analiza pana Bartomie Makowieckiego pokazała, że te pierwsze dekady XVII wieku są tutaj najbardziej prawdopodobne, i rzeczywiście można by było to wiązać z tym czasem, kiedy książęta Legnicy krótko posiadali. Wieża. To jest też dla nas istotna informacja, że w XVII wieku ta wieża jeszcze musiała funkcjonować jako rezydencja, no bo nikt nie stawiałby takiego okazałego, bogatego pieca do nieznaczącego wnętrza jakiegoś spichlerza czy obiektu, który pełniłby w tym czasie funkcje gospodarcze. Więc mamy taki datownik postkwem, czyli po którym dopiero możemy myśleć o zmianie funkcji tej wieży. Wydaje mi się, że tak naprawdę miała ona miejsce dopiero w XVIII wieku. Zapraszam Państwa w tym momencie na drugie piętro, czyli to chyba najbardziej istotne, najbardziej znaczące ze względu na to, że to tu znajdują się malowidła, o których już dzisiaj kilka razy mówiliśmy, tak naprawdę ukończone są one jedynie na południowej ścianie, gdzie widać centralną postać świętego Krzysztofa, który jeszcze póki przed 2006 rokiem, jak był brudny, te malowidła były brudne, uważano, że to jest Matka Boska, ale jak wyczyszczono, okazało się, że są od kolan gołe nogi, stoi w wodzie, pływają ryby, więc raczej nikt tak Matki Boskiej by nie przedstawił, więc mamy świętego Krzysztofa. I po lewej stronie przedstawienia dwóch par, o nich też później powiem, ale te najbardziej istotne po prawej stronie dwa pasy ilustrujące legenda o lanselocie. Tutaj stropy w ogromnej większości są oryginalne, średniowieczne, ale po prawej stronie te zielone belki, które tutaj Państwo widzicie, to jest właśnie ta naprawa po pożarze, który w tym miejscu Wybuch 1575 rok, pożar, naprawy w całej wieży. To są dwa kolejne lata, 75 i 76. I tutaj możemy już troszkę więcej tej historii przebudowy tego obiektu powiedzieć. Ale wróćmy do Malowidła. Widzieliśmy, że to centralne przedstawienie to jest Święty Krzysztof. I jak przypomnicie sobie Państwo to zdjęcie z czasów konserwacji wieży przez Johana Drobka, to tam było widoczne wejście. Ja tym prostokątem po prawej stronie obrysowałem miejsce, gdzie zresztą deski zamykają to dawne wejście, dokładnie naprzeciw Krzysztofa, czyli wchodziło się, spoglądając na malowidło ze świętym Krzysztofem. A że w tym miejscu było wejście, potwierdzają jeszcze obserwacje tego, co jest poniżej. Bo to zdjęcie po lewej stronie na dole pokazuje strop, gdzie w miejscu, gdzie normalnie są okopcone zresztą te dyle, mamy granice. A na belkach mamy zaciosy, które nawet pokazują, pod jakim kątem te schody wprowadzały dawniej wchodzących z pierwszego piętra na drugie piętro. Więc mimo że nie mamy konstrukcji, archeolodzy czytają nie tylko stratygrafię, układ warstw ziemi, ale także musimy obserwować te obiekty, które zachowały się do dziś, żeby korelować, łączyć ze sobą te wszystkie informacje. I tutaj takie obserwacje myślę bardzo. Fajnie nam pomogły, żeby tą komunikację dawno sobie rozpoznać. Zresztą podobne, ja o tym nie mówiłem, zaciosy są widoczne pomiędzy parterem i pierwszym piętrem, także tam też wiemy, gdzie pierwotne schody, trendy pierwotne schody prowadzimy. No i sama legenda na dwóch pasach. I jej interpretację pokażę Państwu za Jackiem Witkowskim, wspomnianym przeze mnie no, wybitnym historyku sztuki. Z drobnymi takimi uzupełnieniami, czy zadanymi przez nas pytaniami, które w drobny sposób może. Jeśli nie korygują, to zadają pewne pytanie temu, co zaproponował pan dr Witkowski. Legenda mówi, że laserod ze swoim kuzynem Lionelem mieli wyruszyć w poszukiwaniu przygody, takiej, jaką mogliby później opowiedzieć, przekazać innym rycerzom, ale poszukiwania tej przygody były no, dość żmudne. Gdzieś żadna księżniczka do uratowania się na razie gdzieś tam nie pokazywała, i w którymś momencie. Lancelot według legendy miał być już na tyle zmęczony, że ułożył się do snu pod drzewem jabłoni. Miał mu pomóc ułożyć się jego kuzyn Lionel, który następnie miał stać na warcie. I my tutaj dalej widzimy najpierw miecz, który został bity ziemią, że oparty gdzieś. I tutaj na tym samym mieczu, opierając na rękojeści miecza, głowę śpiącego Lionela, czyli na tej warcie zbyt długo nie udało mu się pozostać. I legenda mówi, że miał. Pojawić się w tym czasie zły rycerz Tarkwin, który pokonał go w pojedynku i uwięził. Także Lancelot, kiedy się obudził, a jego kuzyna nie było, zaczął go szukać. Te poszukiwania były dość długie, ale ostatecznie zakończyć miały się odnalezieniem Tarkwina, pojedynkiem, pokonaniem go przez Lancelota i uwolnieniem nie tylko swojego kuzyna Leonela, ale także kilku innych rycerzy króla Artura. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że kiedy Lancelot leży już złożony do snu. Pod drzewem obok jest hełm z psem w klejnocie, zapewne waselota I tutaj go możemy w ten sposób zidentyfikować, że jednym z tych walczących rycerzy jest ten, który taki hełm nosi. Dalej mamy wnękę okienną, po której mamy jakby zamknięcie tego wątku, gdzie mamy kręczącego rycerza przed innym. Jacek Witkowski zastanawiał się, czy nie jest to rycerz Kej, Seneszal, król Artura, który no, nie był... Pozytywnie nastawiony do Lancelota, mówiąc delikatnie, ale po uwolnieniu go z niewoli Tarkwina miał w zdanie zdaniu, tutaj miałby dziękować Lancelotowi. Mamy jeszcze jaką inną hipotezę: czy nie jest to Lancelot, który klęczy przed królem Arturem, jako że został uznany za rycerza okrągłego stołu, to miałoby pewną taką logikę, dlatego że ponad nim znajduje się przedstawienie, do którego ja za moment dojdę, bo teraz chciałbym Państwu pokazać to, co jest na górnym pasie. Gdzie mamy przedstawienie zamku Camelot, mamy królową Ginewrę i dwórki, damy dworu siedzące za nią, i tu już widzimy Lancelota, który razem z innymi rycerzami zaprasza królową na wycieczkę. Dalej, sama wycieczka miała się odbyć w maju, dlatego damy mają zielone suknie. Widać też, że mamy tutaj kobietę jadącą konno, bo tak dosiada konia, że oba kolana są po jednej, po prawej stronie wierzchowca, więc jest ten dosiad żeński. Więc nie jest to jak kiedyś uważano opat cysterski z księciem, tylko raczej jest to dama i obok niej rycerz. Widać, że pochłonięci jakąś rozmową, konwersacją. I to, proszę Państwa, taka ciekawostka. Te zielone suknie, ta majówka. Wielu badaczy legend arturiańskich uważało, że ser Thomas Malory, który dokonał w XV wieku takiej kompilacji legend arturiańskich, żeby ta narracja była bardziej płynna, dorzucał pewne wątki, które wcześniej nie były znane. Dość w literaturze pisano, że akurat ten element, że Lancelot zaprasza królową Ginewrę na majówkę, a królowa każe i dla niej, i dla wszystkich dam dworu przygotować zielone suknie jest takim piętnastowiecznym dodatkiem. I kiedy prezentowałem te malowidła wiele lat temu na tej konferencji arturiańskiej, to głos zabrała niestety nieżyjąca, już wybitna znawczyni legend arturiańskich, profesor Elspeth Kennedy z Oxfordu. Która powiedziała, że no dotąd uważano, że to jest ser Thomas Malory, ale malowidła w Siedlęcinie są 100 lat starsze, więc nie mógł tego wymyślić ser Thomas Malory, tylko zapewne było to albo na jakichś iluminacjach, manuskryptów, albo na jakichś jeszcze innych niezachowanych do dziś przedstawieniach. Także ten malarz, który dekorował wnętrza wielkiej sali w Siedlęcinie, nas no czegoś korzystał. Źródło pierwotne zaginęło, ale Siedlęcin tym dowodem na to, że to nie Sir Thomas Malory tylko rzeczywiście wcześniejsza wersja tej legendy ten wątek przechowują. I na końcu przedstawienie owej pary. Rycerza po prawej stronie i królowej Ginewry. Poniżej właśnie jest to przedstawienie, gdzie uważamy, że jest to laselot przed królem Arturem a więc laselot ślubujący wierność swojemu władcy, królowi. A tymczasem w scenę powyżej widzimy, jak ma romans z jego żoną. O tym, że ma ten romans, to oprócz tego, że wiemy z legend, świadczy również to, że ta para trzyma się za lewe dłonie. A to jest symbol takiej, no, nie do końca zgodnej z obyczajami czy z y, tym, jak to powinno być, miłości. Bo kiedy spojrzymy na nagrobek fundatora, domniemany nagrobek, domniemanego fundatora, hmm. chociaż moim zdaniem pewnego fundatora. Tej wieży Henryka Jaworskiego, Agnieszki Przemyślitki, to tu widać, że para małżeńska trzyma się za prawe dło. I dlatego dla ludzi średniowiecza to było od razu zauważalne, że tu jest ten sygnał, że ta para to nie jest małżeństwo, i tutaj coś w tym ich związku nie do końca gra. Obok mamy jeszcze kilka innych scen. Ja pokazywałem te dwie pary. Mamy rycerza i mężatkę, bo pani ma włosy spięte i taką podwikę a tutaj rycerza i pannę z Warkoczem, z Diankiem na głowie. W banderolach były jakieś inskrypcje. Rita Probst, która badała tę wieżę w latach 40. proponowała ich odczytanie. Poniżej również banderole i zmarli w grobach. Uważa się, że ta scena Memento Mori to są przestrogi przed popełnieniem jakiegoś grzechu, być może analogicznego do tego, jak... Popełnili Ela, i Ginevra. No tego, jeśli nie odczytamy tego, jeśli nie znajdziemy jeszcze jakichś innych źródeł, które by nam pokazywały to, te teksty, no to na razie tu musimy tę dyskusję zatrzymać. I Proszę Państwa, obok tych malewideł w ścianie zauważalny jest taki uskok. Nie jeden zresztą, bo jeszcze w drugim miejscu na ścianie wschodniej podobny uskok się znajduje. I to już pani profesor Chorowska wskazywała, że będzie dowodem na istnienie w tym miejscu tzw. ciepłej izby. Te ciepłe izby to były takie konstrukcje, które budowano w kamiennych, murowanych, no zimnych zamkach, żeby troszkę lepiej można było w nich funkcjonować. Czyli wykładano belkami drewnianymi wnętrze, budując drewniany z zrębowej konstrukcji pokój we wnętrzu murowanego obiektu. Tu jeszcze przed rozpoczęciem prac związanych z rekonstrukcją zamku, niesytno w Płoninie, można było zobaczyć takie odciski. Dzisiaj tam w dużej części jest jeszcze ta, już jest ta ciepła sala. Świetnie odtworzona, także myślę, że ci, którzy chyba wkrótce będą mieli okazję zwiedzać zamek Niesytna, to będą mogli taką zrekonstruowaną ciepłą izbę tam zobaczyć. W tym wkrótce to tak optymistycznie? Nie, ja myślę, że to już się mówi o tym, że to będzie w przyszłym roku. Ja w to wierzę, byłem tam w tym roku, w ubiegłym jestem co roku. Widzę, że już rzeczywiście jeśli chodzi o zamek, to jesteśmy tuż, tuż. No, będziemy trzymać kciuki jak najbardziej. Jasne, ja trzymam bardzo mocno. Proszę Państwa, od tej ciepłej izbie musiał się zacząć właśnie pożar. Dlatego, że te zielone belki, które tutaj widać, te szesnastowieczne, one są nad tą ciepłą izbą. Poniżej jest ta sala, w której widzieliśmy też wymienione wnętrze stropu, a więc ciepła izba musiała mieć piec i pewnie coś z tym piecem w 1575 roku stało się złego. Wybuchł pożar, spaliła się część stropu nad drugim piętrem, zapewne też spora część stropu nad trzecim piętrem i dach który został w XVI wieku wymieniony. Ale na tej kondygnacji mamy jeszcze ostatnią belkę przed tym wrębem tutaj, gdzie odkryliśmy też bardzo ciekawe rzeczy, takie piękne kute gwoździe. Tych gwoździ jest, proszę Państwa, pięć i one są bardzo regularnie rozłożone i one są w zasadzie tylko tam, gdzie ta ciepła izba funkcjonowała, bo tu jak jest ten uskok w murze i byśmy pociągnęli belkę jedną, a tutaj drugą, to Dokładnie co 120 cm, a tutaj od końcówki jest 20 kilka i tu jest jakieś 30. mamy takie piękne kute gwoździe umieszczone, oryginalne naszym zdaniem, i podejrzewamy, że są to gwoździe, na których kiedyś wisiały albo jakieś tapiserie, albo tkaniny, które no, powodowały, że te drewniane ściany owej ciepłej izby wyglądały dużo bogaciej, dużo ciekawiej. Jeśli ta nasza hipoteza jest prawdziwa, no to też mamy, proszę Państwa, kolejną rzecz wyjątkową, że zachowały się oryginalne, średniowieczne gwoździe Nisitu, na których takie tkaniny wisiały. A to, że te gwoździe są w taki sposób wykute, że mają takie płaskie główki, wszystkie ciągle w tej osi umieszczone, mają zresztą takie przetarcia zaraz za główkami, na których prawdopodobnie były jakieś metalowe, kółeczka, na których zawieszana była ta tkanina, więc ja myślę, że to nasze przypuszczenie jest, jest mocną hipotezą i mamy kolejną rzecz wyjątkową w Siedlecińskiej wieży. Mam nadzieję, że nie ostatnią, którą identyfikujemy, bo to zaledwie kilka lat temu tutaj dzięki zresztą pytaniu jednego z takich miłośników wieży, pana Tomasza Mizerki, który kiedyś zadał pytanie, czy są te gwoździe i chcąc odpowiedzieć na to pytanie, <laughs> no doszliśmy do tego, że mamy tutaj taką fantastyczną, fantastyczną kolejną rzecz. Z drugiego piętra trzeba uciekać, bo czas nas goni, a jeszcze trochę o tej wieży trzeba powiedzieć na piętro trzecie. Piętro trzecie jest bardzo dużym wnętrzem, gdzie mamy jednak już troszkę belek wymienionych, chociaż spora ich część to są ciągle jeszcze te 14 wieczne belki in situ, ale tutaj już ten pożar, o którym Państwu przed momentem mówiłem, dał się bardziej we znaki. Dlatego część jest wymieniona w 1575 i 6 roku i ten podciąg taki wielki, który tutaj Państwo widzicie który podpiera te belki, to jest też dodane w o tym pożarze w wieku XVI. Okna, które tutaj widzimy, to są okna naszym zdaniem z tej przebudowy za lat 30. XVI wieku, a ponieważ mamy tutaj te okna, to kilka zdań o tym, co znaleźliśmy podczas badań archeologicznych, dlatego że w tych starszych, średniowiecznych warstwach znajdowaliśmy szkło okienne w postaci takich okrągłych gomułek, a czasami także takich trójkącików, które były pomiędzy nimi, natomiast w warstwach nowożytnych, oprócz jeszcze tych średniowiecznych gomułek, odnajdowaliśmy Fragmenty takiego płaskiego szkła, które miało pierwotnie kształt teściokątów, takich heksagonów, więc pewnie pod koniec XVI wieku, albo może nawet w tych oknach lat 30. XVI wieku, już szklono je w taki sposób, jak tutaj Państwo widzicie. My je znajdujemy w warstwach już XVI-wiecznych, więc to jak najbardziej może być związane z, z tą zmianą taką renesansową. Dzisiaj to pomieszczenie jest pozbawione podziałów, natomiast to jest tak naprawdę pomieszczenie, czy. Piętro, na którym znajdowały się kolejne bardzo dostojne wnętrza, bo to jest piętro, na którym znajdowały się prywatne apartamenty w XIV wieku pary książęcej, później zapewne tych rodów rycerskich, które tutaj siedziały. Niestety tynki, które są w tej chwili, to są tynki nowożytne, które powstały w XVI wieku wtedy, kiedy zbudowano te nowe okna, no, ale liczymy, że jednym z tych elementów przyszłości, jeśli chodzi jeszcze o badania, będzie to, że kiedyś będziemy mogli dokonać takich szerszych badań architektonicznych, liniowego na przykład skucia, zdjęcia fragmentu tych tynków XVI-wiecznych, żeby zobaczyć, czy nie pojawią nam się miejsca po stykach dawnych ścian działowych, bo gdyby to się udało odnaleźć, no to będziemy mogli zaproponować, pokazać, jak te wnętrza były dawniej, w tym średniowieczu, podzielone. Także tutaj liczę na to, że kiedyś będzie nam dane jeszcze na to pytanie odpowiedzieć. I z tego trzeciego piętra wchodzimy na. Czy czwarte piętro, czy poddasze, na którym dzisiaj opiera się ta XVI-wieczna konstrukcja dachu, ale gdzie wędrując dookoła możemy dostrzec bardzo wyraźnie pierwotne zwieńczenie wieży, czyli krenelarz, który w tym XVI wieku pod koniec został. Te, te wręby pomiędzy zębami zostały zamurowane, całość została jeszcze troszkę nadbudowana, i na tym oparta została nowa konstrukcja dachu. Także polepa, która się tutaj znajduje, nad częścią południową, tam gdzie jest jeszcze oryginalny XIV-wieczny strop, jest naszym zdaniem XIV-wieczna jeszcze polepa. Natomiast po prawej stronie widać zupełnie inna, taka pudrująca się dużo łatwiej, i tam, gdzie ta podwalina tej konstrukcji podtrzymującej strop została położona, jest polepa z wieku XVI, właśnie z tej naprawy. Dla pewności, czym jest polepa, wytłumaczę? Polepa to jest. Glina przemieszana z na przykład sieczką, tutaj mamy, jak przeglądaliśmy to, to mamy bardziej siano niż słomę, chociaż fragmenty słomy też tutaj są. I to była taka masa, dzięki której uzyskiwano izolację tego wnętrza poniżej. I to na dwa sposoby. Po pierwsze, taka warstwa polepy, czyli przeskniętej gliny, powoduje, że ogrzane pomieszczenie poniżej dłużej utrzymuje ciepło. To ciepło nie ucieka przez szczeliny w stropie, a druga rzecz polepa się nie pali. W związku z tym, jeśli w pomieszczeniu poniżej wybucha pożar, to taka polepa jest w stanie oczywiście nie zatrzymać pożar, ale przedłużyć, wydłużyć czas, kiedy ogień przebija się przez strop. Więc jeśli jest możliwość jakby ratowania obiektu, no to na pewno daje dłuższy czas, więcej tego czasu na to, żeby ratować. Ja tak ciągle opowiadam, że Pewnie ta polepa uratowała tę wieżę w 1575 roku, bo nie spaliła się ona cała, tylko udało się jednak część tych stropów zachować i dopiero wymienić podczas tego remontu z roku 1576. Proszę Państwa, jednak średniowieczne założenie w Siedlencinie to nie tylko wieża. To także inne elementy, o których mówiło się, że musiały funkcjonować. Gdzieś tam nawet w budynku dworu dostrzegano fragmenty muru obwodowego i rzeczywiście. On tam jest, w naszych wykopach, te takie fragmenty, które tutaj Państwo widzicie, również je pokazują. Także mamy taki mur, który otaczał całość, i udało nam się podczas badań odsłonić pozostałości, czy wieży bramnej, czy takiej wieży z szyją. To jeszcze trudno powiedzieć, bo my tak naprawdę mamy uchwycony przebieg ścian, który jest, który, którego oś wyraźnie wskazuje na to, że jest starszą konstrukcją dla tego założenia, i zresztą jest w osi kamiennego mostu, który został odsłonięty przez nas podczas badań. A więc wydaje nam się, że tutaj taka konstrukcja funkcjonowała. Zresztą mamy całkiem sporo materiału archeologicznego, mimo że w większości na wtórnych złożach, bo niestety w Siedlencinie tak dużo się działo, że trudno nam jest odnaleźć pierwotne, nienaruszone warstwy średniowieczne, XIV-wieczne, ale gdzieś tam na wtórnych złożach taki materiał średniowieczny się znajduje. Jest też szkło średniowieczne, chociaż tutaj chyba bardziej 15 wieczne niż XIV. Ten fragment jest oczywiście z Siedlencina, stopka. Takiej szklanicy, ale jak taka szklanica z kobaltową nitką, taką niebieską, takim szkłem, mogła wyglądać, to widzicie Państwo tutaj po prawej stronie. no Może nam się jeszcze kiedyś większy fragment podobnego naczynia uda odnaleźć. Znajdujemy kafle. Znajdujemy kafle jednak późniejsze niż okres budowy, dlatego że te nasze najstarsze kafle to są kafle piętnastowieczne, już kafle płytowe. Również z ciekawą ikonografią, dlatego że to, co tutaj widzimy, to jest, proszę Państwa, przedstawienie filis ujeżdżającej Arystotelesa. A więc taka dość pikantna historyjka. Nie ma jeszcze 22, więc ja nie mogę za bardzo w szczegóły, myślę, wchodzić. Ale jak mówią mówi legenda, zresztą pewnie opowiadana powszechnie na dworach średniowiecznej Europy, filis, która była później już małżonką Aleksandra Wielkiego. Była bardzo piękną kobietą, a Aleksander Wielki jako swojego nauczyciela miał Arystotelesa. No i kiedyś ponoć w rozmowie pomiędzy Filisz a Aleksandrem pojawił się wątek tego, że Filis gdyby chciała, to mogłaby zdobyć każdego mężczyznę. Okazało się, że udało się jej nawet z Arystotelesem, chociaż wątpił to Aleksander, jakby dając jej takie wyzwanie. No już następnego dnia mógł zobaczyć, jak Filis dosiadła Arystotelesa, założyła mu uzdę i jeździła na nim jak na koniu, bijąc go takim który tutaj Państwo widzicie akurat na tym zachowanym fragmencie naszego kafla. Delikatnie mówi się, że jest to zwycięstwo miłości nad rozumem. Inni bardziej dosadnie mówią, że pożądania nad rozumem, ale jest to taka legenda, która no, czy opowieść, która no raczej nie była opowiadana podczas poważnych rozmów, tylko to musiały być taki, takie historie w takich sytuacjach jakby bardziej luźnych, czy takie może, jeśli to był rzeczywiście obiekt, w którym często ucztowano no to takie legendy, takie historie pewnie wywoływały właśnie dekoracje na takich kaflach, jak to Państwo tutaj widzicie. Dzięki tym naszym obserwacjom, Pan Paweł Rajski stworzył taki model, który myślę, że w dużym stopniu pokazuje to, co udało nam się dzięki tym badaniom udowodnić. Czyli mamy wieżę zwieńczoną krenelarzem z dachem, który jednak zakrywa ten krenelarz, dlatego że nie znaleźliśmy żadnych śladów po przygaczach czy jakichkolwiek innych konstrukcjach, które wyprowadzałyby wodę z wnętrza. A gdyby ten dach, jak niektórzy nam nas pytają, byłby pogrążony i wokół niego był dopiero ten, nie pogrążony to jest wysłucho, byłby po prostu we wnętrzu i obchodzony byłby przez brojnych, no to ta woda deszczowa, woda opadowa spływałaby do wnętrza wieży, bo nie miałaby jak być na zewnątrz wyprowadzona. Dlatego chyba takie przykrycie krenelarza jakimiś przydaszkami jest, jest, jest tutaj prawdopodobnym najbardziej rozwiązaniem. Czy takie urdycje były na murze obronnym? Nie wiemy, ale tak ładniej wygląda, więc tak zrobiliśmy. No i przypuszczenie do formy tej wieży bramnej, tego przejścia bramnego, to jest też oczywiście hipoteza, bo my mamy to mniej więcej do tej wysokości, ale oba narożniki tej wieży mamy na wysokość, którą udało nam się znaleźć to jest ponad 2,70 m od. Stopy fundamentowej, także mamy spory fragment tej wieży. To nie jest tak, że tylko sam fundament, rzeczywiście spora część tej ryły w dzisiejszym dworze czy też oficynie się znajduje. Wspomniane przeze mnie szesnastowieczne przebudowy, ta za 30 i ta po naprawie popożarowej, w obu wypadkach są to działania szesnastowieczne i oficyna czy dwór, który tak naprawdę jest efektem wielu różnych przebudów od średniowiecza po to z kolejne stulecia okresu nowożytnego. Od razu Państwu powiem, że to jest plan, który zrobiłyśmy kilka lat temu, siedem lat temu dokładniej na potrzeby publikacji. Teraz już wiemy troszkę więcej, pewne rzeczy trzeba będzie zmienić. Na razie go tutaj pokazuję, jak przygotujemy nową publikację, no to wtedy będziemy mogli nasze nowe odkrycia tutaj pokazać. Także to się już troszkę zdezaktualizowało, ale idea tego, że to tak, Rozbudowywane było, jest jak najbardziej prawdziwa, więc myślę, że możemy to tutaj pozostawić, pokazując kolejne propozycje. Gdzieś w XVII wieku mamy już funkcjonujący taki budynek dworu z wykuszem latrynowym, który znaleźliśmy, i blok kuchenny, który również w zasadzie w całości jest zachowany w bryle dzisiejszego dworu, dzisiejszej oficyny. Mamy fantastyczne źródło ikonograficzne, czyli przedstawienie Siedencina z połowy XVIII wieku, piórka Friedricha Bernarda Wernera gdzie też jeszcze są te kolejne elementy widoczne. Jest tutaj ta wieża, a więc mamy kolejny dowód na to, czy silny argument przynajmniej, że taka wieża bramna była. Mamy segmenty, a więc też informacje, że dostawiane były kolejne elementy. Nawet taki taras, który odkopaliśmy, co prawda my odkopaliśmy go z dwiema przyporami, jest tutaj widoczny. A więc w połowie XVIII wieku to założenie jeszcze tak wyglądało. My to, to co było u Wernera przenieśliśmy na pomiary z naszych badań, że wydaje nam się, że to jest prawdopodobny wygląd właśnie w tych czasach Werner'a całego założenia no i początek XIX wieku. Dzięki badaniom dendrochronologicznym wiemy, że ten dwór powstał w 1806 roku, a to potwierdza jeszcze list, który odnaleźliśmy w archiwum państwowym we Wrocławiu, gdzie zarządca tego majątku pisze do hrabiego Szawgocza, nawet z rysunkami pokazującymi, jak to wyglądało jeszcze przed przebudową i pisząc, że fajnie by było to wszystko scalić, że mamy wapno nad siedlęcinem na wapiennej górze, mamy drzewo w lesie należącym do grabiego, więc mamy wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby to zrobić. List jest datowany na początek, 1000, nie, na grudzień, przepraszam, 1806 roku. Sinka jest zimowa, 1806-1807, więc bardzo szybko, najwyraźniej hrabia wyraził zgodę i powstał obiekt, który w zasadzie funkcjonuje w Siedlencinie do dziś, bo kiedy zwiedzamy obecnie obiekt, to przed wieżą znajduje się właśnie taki budynek oficyny, taki budynek dworu. Także proszę Państwa, te badania, Interdyscyplinarne, bo tak trzeba powiedzieć, tu archeologia jest obecna, ale nie odpowiada na wszystko. W zasadzie tutaj archeologia nam daje dużo danych, które my możemy połączyć z tym, co uzyskujemy dzięki ferendom archiwalnym, więc badaniom historycznym, analizie ikonografii, kartografii, badania stratygraficzne, czy malowideł, czy tynków. Tak naprawdę jeszcze tutaj nie było takich pełnych badań architektonicznych. Ja bardzo liczę na to, że uda nam się zachęcić historyków architektury do tego, żeby Fachowo te badania przeprowadzili. My analizujemy podłogi, jak Państwo widzieliście, analizujemy nacięcia na belkach, analizujemy gwoździe, nie tylko te, które Państwu pokazywałem, ale w ogóle mapujemy wszystkie gwoździe, żeby zobaczyć, gdzie mamy gwoździe Kute o takiej wielkości główki, gdzie o innej wielkości główki, żeby też spróbować zobaczyć, czy są to dla nas jakieś datowniki, gdzie tutaj uchwycimy ich chronologię, a później będziemy mogli te dane, te informacje wykorzystać tam, gdzie Poza nimi nie będziemy mieli żadnych innych darm. To wszystko dopiero składa się na taki obraz, który ja bardzo skrótowo starałem się Państwu przed momentem pokazać, ale to nie wszystko. Ja nie wiem, czy teraz się zatrzymamy na parę pytań dotyczących obiektów. Ja bym chciał za chwilkę powiedzieć o współpracy i tym, co robimy. Powiedzmy od razu o tej współpracy. Dobrze, to ja w takim razie powiem, że bardzo ważne dla Siedlencina jest to, że Oprócz naszych badań, a więc Instytutu Archeologii, funkcjonuje w Siedęcinie stowarzyszenie. Stowarzyszenie, które stara się na różny sposób działać, czy poprzez wspieranie badań naukowych, czy poprzez angażowanie społeczne, budowanie sieci wolontariuszy, cały czas we współpracy z właścicielem, bo właścicielem obiektu jest Fundacja Zamek Kudu, która zresztą większość tych prac konserwatorskich, o których ja Państwu powiedziałem, przeprowadziła, więc taki właściciel świadomy, który od 20 lat się tam wieżą zajmuje. Pierwsza ważna dla nas rzecz, bardzo istotne, czy nie, czy możemy pozwolić sobie jako stowarzyszenie, że partner, ale grantodawca, z którym współpracujemy od wielu lat i dzięki któremu wsparciu udało się wypracować siednie taki model działania z wolontariuszami, czyli Narodowy Instytut Dziedzictwa. Ja za chwilę powiem właśnie o tym, jak wyglądają te działania wolontarystyczne. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy na terenie Geoparku Ukraina Wygasłych Wulkanów, który całkiem niedawno, bo w kwietniu, jeśli dobrze pamiętam, został uznany za geopark UNESCO, a więc to już jest najwyższy poziom i uznania i ochrony, jeśli chodzi o geoparki. Tylko trzy są geoparki w Polsce, które taki poziom mają. Staramy się również sieciować poprzez zachęcanie ludzi do tego, żeby odwiedzali obiekty pod kątem pewnych wspólnych ich elementów, bo dzięki temu można bardziej zrozumieć jakieś zjawisko. I pierwszy z tych elementów jest stworzony przez nas na razie wirtualnie działający. Kaczawski Szlak Średniowiecznych Polichromii, dlatego że oprócz Siedęcina mamy jeszcze sporo obiektów, głównie sakralnych, czy kościół w Świeżawie, Sędziszowej, czy kościół w Lubiechowej, Kondradów, czy Jawor, czy Bolków. Budowaliśmy jakby taką grupę obiektów, gdzie średniowieczne malowidła się znajdują i chcemy właśnie zainteresować tych turystów, którzy przybywają do Siedęcina, żeby kilka innych obiektów, gdzie średniowieczne malowidła się znajdują, zobaczyli oraz sieciujemy się na takim Fantastycznym projekcie, który ma już chyba 60 lat, czyli szlaku zamków piastowskich, pierwszym zielonym szlaku prowadzącym z zamku Grodziec na zamek Grodno albo w drugą stronę, jak to woli, gdzie troszkę nam znaczenie tego szlaku jako turystom gdzieś zginęło. I od tego roku udało się kilka z tych obiektów przejść, to znaczy Zamek Grodziec, Zamek Wleń, Wieża w Siedlęcinie, Zamek Świny, Zamek Belków oraz Zamek Grodno połączyć, tworzymy wspólne, przedsięwzięcia wzajemnie respektujemy to, że jeśli ktoś pokaże bilet z jednego z tych obiektów uzyska specjalną zniżkę, zwiedzając kolejne na najbliższe europejskie dziedzictwa będą zorganizowane na tych obiektach gry terenowe, które kiedy przejdziemy wszystkie i zbierzemy ich potwierdzenia, nawet kiedy cztery z sześciu przejdziemy, to na dowolnym z tych obiektów będzie można uzyskać taki certyfikat zdobywcy szlaku zamków piastowskich. Więc zachęcamy do tego, żeby zwiedzać dolny śląsk, także tymi szlakami kulturowymi, które kiedyś zostały wytyczone. Ja myślę, że tutaj kolejne pomysły tych zamków, czy zarządzających tymi zamkami, tymi obiektami, będą się rodzić i mam nadzieję, że coraz bardziej będzie ten szlak zamków piastowskich widoczny. Pozwolę sobie kilka zdań powiedzieć na temat tych działań realizowanych z Narodowym Instytutem Dziedzictwa dzięki programowi Wspólnie dla Dziedzictwa. Już wielokrotnie wieża w Siedlencinie była miejscem gdzie takie obozy dla młodych ludzi, którzy przyjeżdżali z całej Polski były realizowane i zawsze staraliśmy się, żeby to były jakieś prace porządkowe wokół obiektu, ale także budowanie, fajne słowo, kontekstu, jeśli chodzi o tę wieżę, żebyśmy zobaczyli, że warto się zatrzymać w Siedęcinie i warto pospacerować pieszo, albo się przejść do Jeleniej Góry szlakiem nad Wież, albo przejść przez pomniejsze wzniesienia do Jeżowa Sudeckiego, do Płoszczyny, żeby zobaczyć pozostałości dawnego górnictwa srebra i złota, albo wybrać się na dłuższy spacer. Ja to robię co roku z siedęcina do Wlenia szlakiem tajemniczego Zduna, bo taki zdun kiedyś musiał tam tamtędy iść, bo i we Wleniu i w siedęcinie odnaleźliśmy dokładnie takie same kafle z wykonane z tej samej matrycy ze sceną polowania, więc jakiś taki bardziej zaradny zdun musiał wędrować do inną Bobru i oferować swoje usługi najwyraźniej. Czy to mniejsze takie ścieżki? na zamczysko, czyli właśnie jeden z tych obiektów warownych, który pomiędzy Irenią Górą a Siedlencinem się znajdował. I To każdorazowo robi ta młodzież. Młodzież, która przyjeżdża do Siedlencina, najpierw ma szkolenia, wykłady, w jaki sposób się tym dziedzictwem kulturowym można zajmować, jak je popularyzować. Oni przygotowują teksty takich folderów, oni organizują i realizują pierwsze przejście, gdzie zapraszają turystów, opowiadając im o tym, co jest po drodze. I w efekcie powstają takie foldery, że kiedy ktoś przyjedzie do siedlęcina, może taki folder sobie wziąć i nie wyjeżdżać od razu, tylko na godzinny albo dwugodzinny spacer do innego obiektu się wybrać. Oprócz tego robimy przewodniki, ale przewodniki dla dzieci. Tutaj też dzięki współpracy ze specjalistami, którzy zajmują się edukacją dla dzieci, organizujemy najpierw szkolenia, wykłady. Później takie shadowingi, że za rodzinami z dziećmi, wolontariusze za zgodą, oczywiście rodziców chodzą i widzą, co dzieci interesuje, o co dzieci pytają, a co dzieci nudzi. I na tej podstawie przygotowywane są takie specjalne przewodniki z różnymi zadaniami, ćwiczeniami, ciekawostkami, tak żeby jak najwięcej informacji o tych obiektach przekazać. I oprócz tego, że zrobiliśmy to dla Siedęcina, na innym obozie zrobiliśmy to dla zamku we Wleniu. Mam nadzieję, że jeszcze dla kolejnych obiektów też jako Stowarzyszenie Wieża Książęca w Siedęcinie chcąc. Pokazywać czy, czy realizować właśnie te rzeczy, które wydaje mi się są pewnego rodzaju sukcesem. Dalej, ja to wszystko możliwe właśnie dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa i tego, że takie obozy tygodniowe, niekiedy dwutygodniowe, można było w Siedlencinie realizować. I tu od razu reklama. Na razie złożyliśmy wniosek, jeszcze nie wiemy, czy dofinansowane, czy nie, dlatego nie jest to opatrzone logotypami, ale już zapraszamy, bo nawet jeśli nie dostaniemy dofinansowania, to jakoś będziemy się starać to zrobić. Gdyby ktoś z Państwa chciał przyjechać w sierpniu, między 12 a 25 na dwa tygodnie, jeśli ktoś nie może na dwa, to można albo na pierwsze, albo na drugi oddzielnie. Proszę sobie albo wejść na stronę internetową, która tutaj jest pokazana, albo skorzystać z QR -kodu i więcej informacji na ten temat można będzie uzyskać. Będziemy się skupiali w tym roku przede wszystkim na tym, żeby wnętrze wieży. Bardziej uporządkować, bo dobre chęci nami kierowały, ale jest już tam troszkę chaos informacyjny. Trzeba to wszystko wyciszyć, ujednolicić pod względem graficznym i temu będą poświęcone warsztaty, i temu będą poświęcone działania, które nasi wolontariusze razem z nami będą w sierpniu tego roku realizować. Natomiast jeszcze kilka zdań chcę powiedzieć, że te działania zostały dostrzeżone także dalej. Nakazuje no, się, że taki model, który my wydawało nam się, że czasami w sposób ewolucyjny wprowadzamy, to tak naprawdę w wielu miejscach na świecie jest już realizowany. I takim naszym głównym partnerem, już prawie 10 lat, jest francuska sieć Rompa. To jest fenomenalna organizacja, z której już około 100 wolontariuszy do Polski przyjechało. W tym roku też w sierpniu będziemy mieli szóstkę wolontariuszy z Francji. My również wysyłamy naszych wolontariuszy, którzy robią coś dobrego dla wieży i chcą pojechać do Francji. Na podobne takie działania na różnych fenomenalnych francuskich zamkach, a od 2020 roku jesteśmy jeszcze takim dość aktywnym partnerem w takim przedsięwzięciu International National Trust Organization, czyli ogólnoświatowej organizacji, którą, której przewodzi brytyjski National Trust, który skupia organizacje zajmujące się dziedzictwem. Kilka zdań chcę powiedzieć o tym Hamparcie, bo może Państwa zachęcę do tego, żeby się z nami skontaktować i w kolejnych latach gdzieś do tej Francji pojechać, pomóc, pomagać. Tam są rzeczywiście działania rozmaite. Wolontariusze albo prowadzą badania archeologiczne, albo naprawiają mury, albo suche, albo odbudowują fragmenty zamków. Wszystko oczywiście pod nadzorem konserwatorów, albo realizują witraże. Naprawdę gama jest bardzo szeroka, dlatego że Hampar to jest Prawie 200 organizacji, a więc prawie 200 zamków, które czekają na wolontariuszy, to w większości są zamki. To są także opuszczone średniowieczne wioski w Pirenejach. To są opuszczone jakieś miasteczka, klasztory, średniowieczne szpitale bardzo szeroka gama miejsc, które można pojechać. No i ta współpraca, którą z Rampartem prowadzimy, no pozwala nam na to, że jeździmy, że szkolimy się, te bruki, o których powiedziałem, o których się chcę nauczyć. To też od poniedziałku najbliższego będziemy w takim średniowiecznym miasteczku z zamkiem, gdzie będziemy najpierw padać dokumentować średniowieczną drogę wybrukowaną, a potem pod nadzorem takiego pana brukarza, który jest brukarzem, którego ojciec był brukarzem, którego dziadek był brukarzem, będziemy taki naturalny bruk starali się odtworzyć, a dla nas jest to na tyle ważne, że podobne bruki podkrywaliśmy z różnymi ubytkami w Siedęcinie, i myślę, że warto będzie tymi technikami, jak to kiedyś było, próbować w przyszłości je naprawić. Wolontariusze z Rampartu przyjeżdżają, jak już wspomniałem, do nas tutaj do siedęcina od, od wielu lat. My również wysyłamy te kilofy nie są po to, żeby zburzyć ten zamek, ale to jest grupa, która wędruje po to, żeby kolejne prace naprawcze na jednym z takich francuskich zamków zrealizować. I drodzy widzowie, jeśli tutaj niektórzy się chwalą, że mecz oglądają, więc nie konkurujemy, niektórzy jednym uchem słuchają nas, jednym okiem oglądają mecz, ale teraz przemijcie, co robicie, bo są bardzo ważne informacje. I proszę Państwa, rzecz, z której jesteśmy naprawdę dumni, to jest to, że zostaliśmy przyjęci do tego programu Into Places. Program Into Places to jest program, który zainicjował brytyjski National Trust, który opiekuje się prawie tysiącem obiektów zabytkowych w Wielkiej Brytanii, z czego około 500 to są zamki i pałace, ale Into Places to jest nie tylko Wielka Brytania, to jest kilkanaście krajów i około tysiąca obiektów, które są pod opieką tych organizacji. I program Into Places polega na tym, że wzajemnie honorujemy się, czyli jeśli ktoś, kto jest członkiem tej organizacji National Trust w Wielkiej Brytanii, tam płaci składkę, przyjedzie do Siedlencina, i pokaże swoją legitymację, to będzie zwiedzał wieżę w Siedlencinie za darmo. Ale, co jest dla nas fenomenalne, także jeśli ktoś jest członkiem naszej małej organizacji, czyli Stowarzyszenia Wieża Książęca w Siedlencinie i pojedzie z naszą legitymacją do Wielkiej Brytanii, to również zostanie wpuszczony do wszystkich obiektów National Trustu za darmo. Będzie mógł je zwiedzać bez żadnych opłat. Przecież to jest bardzo fajna oferta, fajna rzecz, dlatego gorąco Państwa zachęcam, żeby dołączyć do Stowarzyszenia Wieża Książęca w Siedlencinie, bo w ten sposób po pierwsze wspieracie Państwo te działania, które są przez stowarzyszenie realizowane, te obozy, które organizujemy dla wolontariuszy. Oczywiście staramy się zdobywać na nie dofinansowania, czy z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, czy skądś inąd, ale to nigdy nie jest 100%. Zawsze musimy gdzieś jakiś wkład własny mieć, więc wsparcie poprzez przystąpienie do organizacji, zapłacenie składki jest takie, że później będziemy mogli te środki na takie działania albo na wkład własny w jakichś projektach konserwatorskich, czy też nawet w utrzymaniu tego obiektu wykorzystać. Więc bardzo gorąco do tego zachęcam. Nie będziemy konkurencją dla kontekstu, bo będziemy chcieli raz na jakiś czas już o samym Siedlencinie dla członków organizować takie spotkania, żeby opowiadać, co się nowego dzieje. Może czasami zaprosimy historyka, który bardziej powie o w kontekście historycznym o Siedlencinie, historyka sztuki, Geografa historycznego, tak, żebyśmy zobaczyli, jak można te obiekty badać, na czym polegają właśnie te interdyscyplinarne badania, no ale przede wszystkim, jeśli Państwo przystąpicie do takiego stowarzyszenia, to my się możemy odwdzięczyć tym, że z tą naszą legitymacją, jeśli będziecie Państwo jeździć po świecie, no zwłaszcza po Wielkiej Brytanii, to ona się Państwu na pewno przyda. Też jest kod tutaj QR, żeby więcej tych informacji zdobyć. Także i zachęcam do tego, żeby się zapisać. Na obóz w Siedlencinie. Będzie podobny obóz zresztą na zamku we Wleniu. Również, jeśli ktoś bardziej byłby zainteresowany we Wleniu, to myślę, że jak napiszecie do nas maila, to my również te informacje przekażemy. Czy bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby dołączyć do stowarzyszenia i w ten sposób stać się także uczestnikiem tych wszystkich działań, o których ja tutaj staram się Państwu opowiedzieć. Także co do tego zachęcam. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał do mnie pytania, to. Jeśli bardziej do pytania pod kątem badawczym, to proszę o korzystanie z adresu uniwersyteckiego, a jeśli bardziej stowarzyszeniowym, to tu obok jest podany mój drugi adres. Ale myślę, że jeszcze mamy troszkę czasu chyba. Mamy, jeśli mamy. Pytania, tak, tak. także inne, to ja bardzo chętnie na nie, o ile będę wiedział, jak mam na nie odpowiedzieć, to postaram się na nie odpowiedzieć. No, jestem święcie przekonany, że będę już wiedział. Od razu tutaj napiszę, powiem, że pani Elżbieta pisze, dumna posiadaczka takiej legitymacji, więc są, są z nami, wspierają. Podkreślę to jeszcze raz, drodzy widzowie: jest wymierna korzyść z dołączenia do stowarzyszenia, posiadania takiej legitymacji. Tysiąc obiektów na całym świecie, jeśli dobrze widziałem, 500 w samej Wielkiej Brytanii, zamków, więc dla osób, które. W Wielkiej Brytanii mieszkają. Myślę, że to jest oferta nie do odrzucenia: zapłacić w złotówkach, wchodzić za funty. Nie wiem, jak nie skorzystać w ogóle. Bardzo, bardzo kuszące. Bardzo też również dziękuję Ci za, za to niesamowite wystąpienie. Tutaj, jak kolega Tomek z Muzeum Miedzi w Legnicy napisał, jak zwykle sztos, gdy mówi doktor Przemysław Nocuń. Trudy widzowie, jak zwykle nie uciekajcie, to jest właśnie ten czas, żebyście zadawali pytania. Pytania oczywiście. I padały w trakcie. Bo, bo jakżeby inaczej, były momenty, że wszyscy bardzo pilnie słuchali, ale jak ktoś się zaczął chwalić, że ma podzielną uwagę. Mecz ponoć się już zakończył. Nie będę zdradzał nikomu, kto wygrał. Ja nie chcę wiedzieć, proszę mi nie uwagę. Dobrze, mówić. tym bardziej nie będę mówił. I to gdzieś tam się wszyscy uruchomili. Oczywiście są mieszkańcy i, i z okolicy. Pan Piotr pozdrawia z Jeleniej Góry, pan Irek, jak zwykle, pan Mariusz, pani Małgorzata Grażyna, pani Tamara, pan John, stali bywalcy są z nami. Pani Marta pisze, na zaraz, na początku, pisała, byłam, miałam nawet okazję z panem porozmawiać, to myślę się, że z tobą, bo e, ja wierzę wieży w Siedlencinie raczej nie bywam często. Pan Adrian pisze dobry wieczór. Byłem 20 lat temu, bardzo ciekawe miejsce. Pani Urszula właśnie też się śmiała, że jednym okiem mecz, ale sercem z nami. Pan Tadeusz z kolei pozdrawia kolegę Przemka jako byłego brata krzyżowca z ogólnopolskiego klubu badaczy i miłośników krzyży pokutnych, rzeźb i kamieni przydrożnych. Tak jest. To dawne dzieje, ale jak najbardziej. Zresztą chyba w pewien sposób wpłynęły na to, że się pojawiłem. Czy częściej pojawiałem na Dolnym Śląsku i coraz bardziej zachwycałem się jego dziedzictwem, bo rzeczywiście średniowiecze, krzyże pokutne czy też pojednania, bardzo ciekawa grupa zabytków, którymi się nawet bardziej naukowo zajmowałem jeszcze w czasach czy studiów, czy po studiach, ale później bardziej porwały mnie obiekty takie jak więc. a Więc oczywiście, jak przejeżdżam obok zabytków dawnego prawa, to staram się zrobić zdjęcie, zobaczyć, jak się ma. Czy nic złego mu się nie dzieje, ale, ale jednak już bardziej tutaj przesunąłem się zarówno zainteresowaniami, jak i uwielbieniem do takich obiektów jak zamki i jeża. Oj, jak najbardziej rozumiem. Pan Jan z kolei pisze pozdrowienia dla doktora. Dziękuję za ciekawe zajęcia z archeologii późnego średniowiecza na drugim roku archeologii i pozdrawia z wykopalisk właśnie wczesnośredniowiecznego cmentarzyska we Wroninie. Ja pana Jana wiem zresztą, jakiego. Również bardzo serdecznie pozdrawiam i całą ekipę, i również prowadzących, życząc sukcesów, bo to chyba dopiero się rozpoczęły w tym tygodniu, więc myślę, że, że jeszcze sporo przed nimi. A jak coś ciekawego odnajdziecie, no to wiecie, gdzie pisać, jakby co. Pani Barbara pisze: Legendy arturiańskie w śląskiej wieży książęcej, cudowne. Pan Irek, no to trzeba chyba zaplanować nową trasę i ponownie niektóre zamki odwiedzić, gdy o szlaku piastowskim. Opowiadałeś, bardzo cieszy, że inicjatywa się podoba. Zresztą pan Piotr pisze, piękna sprawa, super inicjatywa. Gratuluję, panie Przemku. to nie ja. Ja jestem jednym z, jedną z osób, wielu, które ja mam możliwość po prostu o tym opowiedzieć, ale to jest pomysł wielu osób, które bardzo chciały, żeby te zamki że zaczęły ze sobą współpracować i przede wszystkim pokazywać to, że, że jest coś takiego jak Szech Zamków Piastowskich, że niekoniecznie powinniśmy iść dzisiaj za tworzeniem. Bo, bo tworzy się różnego rodzaju produkty turystyczne, mniej lub bardziej udane, ale tutaj jest szlak kulturowy, który ma jako główne elementy, obiekty, które mają wiele cech wspólnych, wiele elementów wspólnych, myśl główną, wspólną, są w większości rezydencje książęce budowane przez Piastów Śląski, więc warto spojrzeć właśnie na tę oś, którą pokazuje ten szlak i tu na każdym z tych obiektów, które wymieniłem są pasjonaci, którzy chcieli tutaj dołączyć w samym Siedlencinie, bo ja też przecież jestem Sercem w Siedlencinie, ale nie zawsze na miejscu jest pani Ludmiła, która jest kierownikiem obiektu i też jedną z tych osób sprawczych, dzięki którym to porozumienie funkcjonuje. Pani Katarzyna na zamku w Leń z nami też bardzo mocno współpracujących. Najbardziej chyba z tych zamków, dlatego że Stowarzyszenie Dzieżek Książęca w Siedlencinie jest również współprowadzącym zamek we Wleń. Stąd jakby ta nasza współpraca tutaj jest najbardziej ścisła. Jak najbardziej. I chwastożerców się śmieją, że Daniel Wojtucki zamieniłby w kamień za ten pokutny przymiotnik. No, Dlatego wiemy. powiedziałem przez niektórych pokutne, przez niektórych pojednania. Zwinę, abus to są dwa różne pojęcia w języku niemieckim, także o średniowieczu. Jak najbardziej jestem tego świadom, ale czasami trzeba używać obu terminów, żeby ludzie wiedzieli o czym się mówi. Bo tak, tak, tak. Bardzo. I panią Annę od chwastożerców też bardzo serdecznie pozdrawiam. Zwłaszcza, że jest również właśnie takim członkiem wspierającym, za co na antenie bardzo gorąco i serdecznie dziękuję. Tak, super. Oczywiście zam szlak zamków piastowskich jak najbardziej, wszystko co powiedziałeś, mam nadzieję, że kiedyś będziemy mieli komplet w kontekście, ale jednocześnie, że się będzie rozwijał i tych obiektów będzie coraz więcej, no bo szlak sam sobie jest no, z historią, więc dobrze, dobrze że... Idea jest kontynuowana. Pan Konrad i pani Tamara kolej piszą, że polecają nidowskie obozy dla wolontariuszy i w Siedlencinie, i we wleniu. Pan Konrad pisze, byłem, działałem, uczestniczyłem warto, więc no nie ma lepszej reklamy. Ja, pani Tamara też była i uczestniczyła, bo to, to imię jest chyba nie tak często, więc wiem, wiem o kim e, mowa, wiem, z kim rozmawiamy. Chcę jeszcze raz powiedzieć my w tym roku na razie złożyliśmy wniosek. Jeszcze nie mamy, jeszcze nie ma decyzji. Więc nie możemy ich na razie jeszcze nazywać nidoskimi. Jeśli otrzymamy dofinansowanie, to oczywiście będą na troszkę większą skalę zorganizowane. Niemniej jednak te działania dla nas są tak potrzebne i istotne, że jeśli tego dofinansowania nie będzie, to w mniejszej skali, ale zorganizujemy. Więc bardzo gorąco zachęcam, żeby jeśli Państwo są zainteresowani, kontaktować się z nami i będziemy wtedy szerzej na ten temat informować. I teraz konkretne pytania już czy takie. Naukowe, bardziej lub mniej, zobaczymy jeszcze, czy jakieś inne nie dojdą. Wspominana pani Tamara pyta się, czy w tym roku planowane są jakieś wykopaliska w okolicy wieży. W tym roku mamy przerwę, jeśli chodzi o badania wykopaliskowe w Siedlęcinie, dlatego, że nasz instytut w ubiegłym roku rozpoczął badania na zamku w Bolkowie. I o ile w ubiegłym roku udało się połączyć to, że najpierw była jedna grupa studentów w Bolkowie, później druga grupa w Siedlęcinie. To w tym roku skupiamy się przede wszystkim na Bolkowie, natomiast w Siedencinie będziemy chcieli zająć się także dokumentacją pewnych rzeczy, które są odsłonięte w toku wykopalisk w poprzednich latach. Między innymi ci z Państwa, którzy nie byli w tym roku kalendarzowym, to jeszcze nie widzieli tego, co tutaj na zdjęciu pokazuje, czyli tego, że udało się usunąć to zasypisko i zagruzowisko wschodniej części południowego odcinka Fosy. Jeszcze nie ma wody dobijającej do mostu, ale tutaj zostało odsłonięte. To jest to taki mur oporowy, fosy od zewnątrz. Mamy na całej długości odsłonięty most, i tutaj będziemy w ramach tych warsztatów dokumentowali je na różne sposoby. Będziemy je skanować, będziemy robić fotogrametrię, będziemy rysować. Bo ja chciałbym, żeby osoby, które na tym obozie dla wolontariuszy będą mogły zobaczyć także, jak zmieniały się techniki dokumentacji takich reliktów ocenianych podczas badań archeologicznych. Więc nie będziemy kopać nic nowego, ale będziemy starali się również troszkę, tych działań archeologicznych, bardziej dokumentacyjnych państwu pokazać tym, którzy zdecydują się do nas, do siedemcina na obóz przyjechać. Czyli już w ogóle niesamowicie no, fizycznej pracy zero, najciekawsze, właśnie, ale jednocześnie i najtrudniejsze, ale też i najważniejsze, no myślę, że jak najbardziej zachęcające. pan Piotr zastanawia się, czy istnieje możliwość technologiczna datowania absolutnego, bezwzględnego pigmentów związków organicznych może, które były użyte do malowideł ściennych? Jeśli tam by były związki takie organiczne, no to można by było próbować, natomiast to są większości mineralne. Natomiast po pewnych miejscach są. Tutaj były pobierane jakieś próbki przez specjalistów, którzy prowadzili te prace konserwatorskie, natomiast nie wydaje mi się, żeby było to robione pod kątem próby Próby ich datowania. Szczerze mówiąc, bardziej może tych tynków, na których te malowidła są. Natomiast nie zawsze możemy powiedzieć, że niedługi odcinek czasu dzieli pomiędzy powstaniem wyprawy tynkarskiej a tej dekoracji malarskiej. Zwłaszcza, że w Siedęcinie to są malowidła alsecko, po polsku się mówi freski suche. Więc o ile tak te freski mokre, no to to rzeczywiście jest wyprawa tynkarska, tynk, na które są szybko nanoszone malowidła. Te suche mogły być niedługo po, ale mogły być też po troszkę dłuższym czasie nałożone. Ale myślę, że, że tutaj działania takie na tynkach, gdyby były elementem tych badań architektonicznych, o których mówiłem, że bardzo liczę na to, że, że tutaj historycy, architektury dołączą do naszej ekipy i rzeczywiście nie tylko nasze archeologów, obserwacje, ale już stricte obserwacje historyków, architektury i takie badania, które historycy, architektury mogli prowadzić, pewnie troszkę więcej danych by nam mogło również dopowiedzieć, zweryfikować albo pozytywnie, mam nadzieję, albo negatywnie, to też jest ważne, te hipotezy, które Państwu przedstawiłem. Jak najbardziej, szczególnie te negatywne są. Czasami bardzo, to... bardzo przyjemne, bo już Aha, wiadomo, bo... że nic więcej się z to tym nie terenie, dotrze. Prawda w Aha. nauce. Wtedy zaczniemy się na nowo zastanawiać, jak w takim razie tę układankę, skoro jeden krocek nam wypadł, znowu ułożyć, żeby to jakoś dobrze wyglądało, bo przecież zawsze budujemy teorie i Historię, które opowiadamy, starając się złożyć te elementy, które są, ale wypełniamy je jakąś wiedzą, która jest znowu zbudowana na ogólnych obserwacjach, na analogiach. A, a tu, jeśli jakiś jeden krok wypadnie i okaże się, że informacja jest inna, no to tak, to trzeba będzie złożyć, że coś się przesunie, coś się zmieni, ale przecież nie zburzy nam to całej historii obiektu, o którym Państwu opowiadałem. Może tam przesunie po prostu jakiś wątek albo akcent postawi w trochę innym miejscu. Jak najbardziej. I pan Piotr jeszcze się zastanawia, czy były lub są planowane badania geofizyczne w okolicach wierzch. Są zrealizowane w tym roku. Czekamy na wyniki. Nie wiem, czy drodzy widzowie wiedzą, jakie, jaki jest mój stosunek do badań geofizycznych, choć fundacja archeolodzy.org, z którą najczęściej pracujemy. Są świetnymi fachowcami i na wszystkich innych stanowiskach odnajdują niesamowite rzeczy. To najwyraźniej lasy Borów Dolnośląskich nie są najlepszym miejscem do przeprowadzania takich badań, no ale za każdym razem trzymamy kciuki. Koleżanka Beata zastanawia się z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Była... Ostatnio opowiadała o kaflach. Niektórzy nawet oglądali też odcinek. Od razu się ożywili, jak tutaj zobaczyli kafle i, i, i wiedzieli o co chodzi z różnymi rzeczami. Zastanawiam się, czy elementy drewniane to wyłącznie jodła i świerk. Pozdrawiam oczywiście panią Beatę i gratuluję fenomenalnej wystawy, która w Muzeum Górnośniarskim właśnie siedzi o kafle. Nie wiem, czy jeszcze jest, ja miałem szczęście zobaczyć. Czy mamy inne niż szczerki jodłe? Jeśli chodzi o stropy, wszędzie jest jodła, nawet to wypełnienie to jest jodła, dlatego że te dawne lasy w kotlinie jeleniogórskiej w górach Kaczackich to rzeczywiście były lasy jodłowe. XVI-wieczne elementy mamy świerk. Co ciekawe, nie ma dębu, bo nawet tam, gdzie nie mieliśmy dat z badań dendrochronologicznych, no to były określone gatunkowo te drzewa i nie ma. Jest jodła w ogromnej większości i w XVI wieku. Po trochu jodła, ale w, tych, w tej ścianie, w tych latrynach jest świerk. nic więcej. Mhm. Pani Teresa z kolei zastanawia się, o tyle pierwsze piętro było ogrzewane hipokaustycznie, to w jaki sposób ogrzewano drugie piętro? To jest pierwsze pytanie. Domyślam się, że piecem kaflowym. To bardziej powiedzmy o kondygnacjach, bo pierwsze piętro już na pewno kominkiem, bo tam jest kominek. I mhm. ten kominek szesnastowieczny. Jest wtórny, ale jak co ja zrobiłem, ale proszę tego nie robić, jak Państwo będzie wierzy, wszedłem do kominka, to zobaczyłem, że przewód kominowy wyprowadzający spaliny na zewnątrz jest pierwotny. Czyli tam również musiało stać inne urządzenie grzewcze, ponieważ obieg powstaje w XIV wieku, no to zapewne także kominek na pierwszym piętrze. Po kaustum, jeśli ono faktycznie było, to parte, wydaje mi się, że, że ogrzewało, bo inaczej to byłyby zbyt duże straty ciepła. Które musiało przejść tam z piwnicy tak wysoko. Piece kaflowe, no kafle mamy płytowe 15-wieczne. Nie znaleźliśmy żadnych kafli naczyniowych w Siedlencinie. Ani garnkowych, ani jakichś miskowych nie ma. Bo przynajmniej nam się dotąd nie udało zidentyfikować. Więc wydaje się, że kominki od XV wieku, piece kaflowe. Mhm. I drugie pytanie: zastanawia się, jaką funkcję mogła pełnić ta sala z malowidłami o locie. A to w takim razie dobre pytanie, że to znaczy, że ja na to o tym nie powiedziałem. Oczywiście, no, to możliwe, jest... że było, bo to było zaraz na samym początku pytania. Ale ja się często skupiam na drobiazgach, a zapominam o przekazaniu ogólnych, głównych informacji. Powszechnie nazywa się w literaturze, i to chyba jest jak najwłaściwsze, ową salę z malowidłami wielką salą, aulą albo świetlicą. Czyli jest to takie pomieszczenie, gdzie w przypadku jakiejś uroczystości goście są zapraszani zapewne na jakąś ucztę. Czyli to jest taka, taki salon, można powiedzieć, późnośredniowieczny, gdzie goście byli zapraszani. Proszę zwrócić uwagę, że jest ciepła izba, która ma własny piec i własną latrynę, gdzie zapewne z tej sali, gdyby książę chciał z kimś prywatnie porozmawiać, może zaprosić, dlatego że sama ta wielka sala ma oprócz tego własny taki pokój, który ma oddzielną latrynę, nawet Lawabo albo Pisuar, tam jest to nie do końca, jest jeszcze określone jedni tak nazywają, drudzy inaczej, ale generalnie jest to taka okazała, wielka, bogata sala do różnych reprezentacyjnych wydarzeń czy uroczystości. Pan Piotr tutaj zapewnia, że było o przeznaczeniu sali z malowidłami, więc to ja, gdzieś mi umknęło jak czytałem komentarze, ale teraz już, jeśli komuś też umknęło, to już jest pewny. Pan Mariusz zastanawia się, wiemy może ile osób mogło obsługiwać wieże? No i tutaj, jakie włości wchodziłeś w posiadanie, ale z tego to cię nie będę przepytywał, bo to pewnie tego trochę było. Znaczy, włości to zależy od tego, kto był właścicielem, no bo jeśli wieża została zbudowana przez księcia, no to mówimy o, o całym księstwie. Natomiast jeśli to były różne rodziny rycerskie, no to na pewno siedlenci, jeśli już w nim mieszkali, to był ich własnością, chociaż w którymś momencie w późnym średniowieczu siedlenci siedzieli już na dwa majątki, dolny i górny. I mamy wtedy różnych właścicieli, ale te różne rodziny miały oprócz Siedęcina także różne inne miejscowości, więc tutaj to by była bardzo długa dyskusja. Zresztą, na wiele, na zbyt wiele też nie byłbym chyba pewien, że, że wszystko dobrze powiem, bo tym się już nie interesowałem tak szczególnie. Natomiast w okresie książęcym możemy powiedzieć, że to jest po prostu książa, więc w zasadzie pan na całym księstwie. Natomiast w późniejszym czasie, kiedy mamy te rodziny e, rycerskie, które już mają tutaj tą swoją siedzibę, no to są właścicielami albo całego, albo części Siedlencina i niektóre z tych rodzin różnych innych wniosek w otoczeniu. Szafgoczowie, czyli ci, którzy e, tam później są od połowy XVII wieku właścicielami, no to ich majątki w Kotlinie Jeleniogórskiej i dookoła są ogromne. To jest jedna z najbogatszych i najważniejszych tutaj rodzin. Ile osób było w otoczeniu, to bardzo trudno powiedzieć. To nie jest wieża, która była zamieszkiwana na stałe, przecież, w tym okresie książęcym, więc ten dwu... otoczenie władcy, jeśli on tutaj rzeczywiście by przybył z małżonką, my nie wiemy do końca, czy kiedy, znaczy, ile razy on tu był, na jakich zasadach, brak jest danych. Czy tylko jak polował tutaj w otoczeniu bardziej pewnie męskim rycerzy, był, czy rzeczywiście wędrując przez swoje księstwo, to była taka okazała, Siedziba, gdzie się zatrzymywał ze swoim otoczeniem, to by też trzeba było jakoś przeanalizować, gdzie oni by wtedy mieszkali, gdzie były stajnie. My tego ciągle jeszcze do końca nie wiemy. My tych obiektów szukamy. Mamy nadzieję, że tam, gdzie dzisiaj jest Polwar, gdzie właśnie teraz były prowadzone te badania geofizyczne, o które było wcześniejsze pytanie, gdzie w ubiegłym roku fragmenty murów, jakichś obiektów jeszcze przez nas nie do końca rozpoznanych zostały przez archeologów, których wymieniłem jako tych, którzy prowadzili badania i nadzory przy tej inwestycji magazynu archeologicznego zostały odkryte, tu musimy poczekać na ich sprawozdanie, jak zostanie ono czy przekazane, czy będzie jakaś publikacja, no to wtedy będziemy mogli tym dyskutować, czy poznać te interpretacje. Ja liczę na to, mimo że tutaj takie słowa padły, że nie zawsze się to udaje, ja liczę na to, że te badania geofizyczne, które były w Siedlencinie, w tym roku, realizowane, że ich wyniki jednak coś tam więcej na temat tego zaplecza całego założenia powiedzą. No, trzymamy jak zawsze kciuki za wyniki. I koleżka Jerzyk tutaj nas naprowadza, że myśli, że w pytaniu o włości przynależne do wieży chodzić mogło o to, czy Siedlencińskiemu majątkowi z zwierząt i folwarkiem przypisane było jakieś lenno zamkowe na wzór lennych, związanych tak zwanymi zamkami terytorialnymi. Nie mamy takich danych. I pan Irek zastanawia się, czy wieża była obiektem jakichś większych działań militarnych. W jej wielkim szczęściem jest to, że, że nie. O, raczej przez to, że schowana w Dolinie, no nigdy nie była zniszczona. Jedyne te zniszczenia to jest pożar, który raczej nie jest efektem jakichś działań militarnych, tylko no tego, że coś tam źle zafunkcjonowało i, i, i ten wybuch, pożar na drugim, drugim piętrze wybuchł. My no, zresztą w ogromie zabytków, które Mamy spadań archeologicznych, mamy raptem dwa groty bełtów kuszy. I to jest wszystko, więc gdyby to -wieczne? Tu było wieczne i tak działa, średniowieczne. E, trudno powiedzieć dokładnie, z mhm. którego stroika, bo na wtórnym złożu, ale no, ani nie mamy śladów takich zniszczeń, ani nie mamy takich elementów, które by z takim obleganiem tego obiektu były związane. No, to nie była warownia. Był zamek w Jeleniej Górze kilka kilometrów na południe. Był Zamek we Wleniu kilkanaście kilometrów na północ. To były te założenia warowne przy miastach. A to jest takaś wiejska siedziba, która, która na nie ucierpiała. I tutaj od razu bo to zawsze uwielbiam, gdy moi wspaniali prelegenci odpowiadają na pytania, które jeszcze nie zostały zadane, bo pan Piotr się dopytywał o zabytki militarne, które są średniowieczne. No to dwa groty, niestety tylko. Niestety tylko tyle. I pani Teresa też się zastanawiała. Dwa lata temu, podczas jednego z wykładów, wspomniał pan, że trzeba by założenie kuchenne przebadać pod kątem archeologicznym. Co udało się? Trwają te badania. Już ono zostało najpierw opróżnione, bo dzięki temu można było dokonać pełnej inwentaryzacji posadzek. Skuto wylewki cementowe PGR-owskie udało się kilka faz posadzek odsłonić. Udało się taki kanał ściekowy odnaleźć, który Wykorzystywał do wypłukiwania tych nieczystości z kuchni wodę deszczową z opadów, które spływały z dachu na wewnętrzny dziedziniec i kanałem, wypłukiwały nieczystości na zewnątrz do fosy. Zresztą tutaj na tym zdjęciu jest fragment zewnętrzny, i tutaj ten czarny taki otwór tu jest właśnie miejsce, gdzie rynne i rynsztok, w którym wyprowadzane te nieczystości do fosy by zostały e, odkryte. Jeszcze parę rzeczy trzeba w kuchni zrobić, mam nadzieję, że uda się to w najpóźniej w przyszłym roku skończyć, tak żeby jak najszybciej to wnętrze, bardzo ładne wnętrze kuchni z zejściem w grubości muru do piwnic, z takim mniejszym pomieszczeniem, taką chyba spiżarnią z pięknym sklepieniem, sąsiadującą z kuchnią, żeby to też udostępnić, bo myślę, że to będzie atrakcyjne wnętrze, które jeszcze jakąś taką dodatkową funkcję, może nie kuchenną, ale jakąś zbliżoną, mogłoby tutaj dla zwiedzających ten obiekt pełnić, a jednocześnie dawać możliwość tego, żeby najwięcej środków tutaj zostawało, żeby mogło być później przekuwane to wszystko działania na rzecz obiektu. No i super. Myślę, że to było ostatnie pytanie. Jeszcze tutaj tylko dorzucę, że pastożelcy odpisują, że bardzo dziękują za pozdrowienia i, i, i podziękowania, a pani Grażyna, że że właśnie takie na uboczu miejsca są najpiękniejsze i mają swój wielki urok. Myślę, że nie jedną osobę zachęciłeś opowieścią i myślę, że z pewnością będą chcieli zobaczyć to na żywo. Teraz bardzo bym cię prosił, 5 minut dla ciebie, może więcej, jeśli tylko zechcesz, pozdrowienia, podziękowania, plany na przyszłość. Wszystko trochę zostało wspomniane, ale teraz jeszcze możesz wrócić do tego. Bardzo trudne zadanie w tej chwili dostałem. To ja jeszcze tylko dopowiem do tego, co przed chwilą zostało tutaj zasygnalizowane. Wieża jest czynna codziennie w sezonie od godziny 10 do 18, poza sezonem od godziny 10 do 16. Ma swoją stronę internetową, więc proszę Państwa, proszę przyjeżdżać, bo każda Państwa wizyta, każdy Państwa bilet, kupiona, kupiona pamiątka, to są działania, które pozwalają temu obiektowi funkcjonować. No podziękowań to ja bym musiał tutaj bardzo dużo złożyć, bo te wiele, to już kilkanaście, a może nawet ponad 20 lat działania w wierzy i jej otoczeniu jest możliwe dzięki wielu różnym ludziom. Na pewno przede wszystkim właścicielowi Fundacji Zamek Kudów i panu Andrzejowi Sośnieżowi, który tę fundację założył, na to, że pozwala, że my jako uniwersytet możemy tam co roku przyjeżdżać, prowadzić te badania, zawsze spotykamy się z wielko i zresztą z bardzo ciekawymi, konstruktywnymi dyskusjami na temat historii obiektu, rozwoju tego założenia. Także bardzo serdecznie dziękuję Fundacji Zamekudów za to, że możemy tutaj funkcjonować. Bardzo dziękuję Obsłudze Wieży wspomniany już przeze mnie pani Ludmile Gajdzie oraz innym osobom, które tam są i które działają zarówno na rzecz tego, żeby turyści mogli to oglądać, mogli się dowiedzieć jak najwięcej na temat tego obiektu, ale także osobom, które. Starają się dbać o to otoczenie, bo to jest bardzo trudne. Wiele osób, które przyjeżdżają do Siedencji Tam, mówi, jak dużo tutaj jeszcze trzeba zrobić, ale dużo ludzi po prostu nie widzi, ile tu już zostało zrobione. A ja powiem tak, że czasami dobrze, że pewne rzeczy nie dzieją się szybko, przy jakichś wielkich pieniądzach i szybkich inwestycjach, bo przypuszczam, że wielu tych danych, które wyszły nam dzięki temu, że obserwujemy tę wieżę przez tyle lat i jej otoczenie. Do wielu rzeczy mogliśmy dojść dzięki temu, że tutaj nie, ba, nie ma tej presji czasu, że oczywiście podchodzi się z szacunkiem do tego obiektu, każde działania po prostu staramy się realizować tak, żeby maksymalną ilość liczbę informacji można było z nich uzyskać. Bardzo dziękuję też swojej uczelni, swojemu instytutowi, że zawierzył w to miejsce i że pozwala nam na to, że co roku prawie, że no, tak jak powiedziałem, w tym roku jest przerwa, ale jesteśmy tu w zasadzie od 2008 roku, że co roku pozwala na to, żeby studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego mogli na ćwiczenia terenowe tutaj do Siedlencina przyjechać. Także za to też jestem bardzo wdzięczny. Wszystkim studentom, którzy pracują, pracowali bardzo często, nawet wiele lat już po tym, kiedy byli w Siedlencinie, pytają mnie, co tam nowego, a więc cieszę się, że udało się tutaj takiego bakcyla, tak się chyba mówi kolokwialnie, ich zarazić tym, że, że Siedlencin rzeczywiście pozostał im w pamięci i, i często o niego pytają. Bardzo dziękuję całemu stowarzyszeniu Wierza Książęca w i tym wszystkim osobom, które poświęcają swój czas, swoją energię na to, żeby tutaj coś starać się do tego obiektu zrobić, bo rzeczywiście... Także tą pracą pojedynczych osób jesteśmy w stanie pewne rzeczy realizować. Świetnie, że mamy współpracę z różnymi towarzystwami, miłośników, sympatyków, czy zabytków w ogóle, czy, czy Dolnego Śląska, którzy regularnie przyjeżdżają do Siedlencina tutaj i pomagają nam w tych pracach. No, dziękuję tutaj tobie i Archeologii Żywej, i Kontekstowi, że przecież kiedyś na Smażu miałem okazję tutaj gościć miłośników, Archeologii Żywej, opowiedzieć i pokazywać to na miejscu. No i bardzo dziękuję, że to zaproszenie wielokrotnie wystosowane udało się w końcu przekuć na to, że się tutaj dzisiaj spotykamy. Ja przepraszam, to nigdy nie była moja zła wola, tylko właśnie to, że zwłaszcza w tym okresie letnim człowiek ma już tak dużo różnych rzeczy, a czasami takie, które gdzieś w terenie odrywają go od takiego internetu, do którego mógł można, czy z którego można skorzystać. Żeby takie spotkanie móc przeprowadzić. No, bardzo dziękuję także wszystkim przewodnikom Sudeckim i nie tylko, którzy widzą te działania w wieży, którzy rozumieją, jaka, jaki to jest istotny obiekt dla historii Dolnego Śląska. No dziękuję Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa, że tak nam przez wiele lat również ufa i pozwala na to, żebyśmy te, te obozy tutaj organizowali. Ja mam nadzieję, że również wkrótce o tym nie powiedziałem, ale już, już jest na domknięciu wniosek o to, aby wieża w nie została uznana za pomnik historii. Nadanie takiej rangi ochrony obiektowi, na którą on jak najbardziej zasługuje, myślę, że również pozwoli na to, żeby więcej się tutaj działo, żeby można było jeszcze bardziej uczytelnić te wszystkie elementy, które historii tego założenia opowiadają. No bardzo dziękuję wszystkim także badaczom różnych dziedzin, którzy tutaj wspierają. Już wspomniałam przeze mnie panią profesor Małgorzatę Chorowską, która nie jeden raz przyjeżdżała i pomagała nam tutaj różne rzeczy rozczytać i, i zwracała nam uwagę na to, gdzie może założyć wykop archeologiczny, żeby to, co gdzieś badania architektoniczne, czy może obserwacji, bo badań tu jeszcze estricte nie było, gdzie, gdzie działać tak, żeby takie interdyscyplinarne później Opracowanie mogło powstać i te dane, zarówno archeologiczne, jak i architektoniczne, ze sobą jakoś połączyć. Pani profesor Dagmarza Adamskiej, która przecież przeprowadziła bardzo bogate kwerendy i pomogła nam zrozumieć historię, tak Siedlencinę, jak i tego, jak się ta część tutaj Dolnego Śląska w średniowieczu zmieniała. Ogrom jest osób, które nie jestem w stanie wymienić z imienia i nazwiska, które w różny sposób nam tutaj pomagały. Część nazwisk padło, kiedy pokazywałem efekty ich pracy, które były wykorzystywane podczas tej dzisiejszej prezentacji. Raz jeszcze chcę podziękować wszystkim wolontariuszom i polskim, i francuskim, i amerykańskim, bo tacy też byli, i kanadyjskim. Teraz złożyliśmy wniosek z Uniwersytetem we Florencji. Czekamy na dniach, mają być wyniki. Jeśli tak, to od przyszłego roku zaczną przyjeżdżać do Siedemcina studenci architektury i wykładowcy, którzy Zajmują się muzealizacją obiektów zabytkowych. To jest jedna z najlepszych szkół architektonicznych na świecie pod względem tego, jak w obiekcie i w jego otoczeniu stworzyć przestrzeń muzealną, historyczną, jak zaaranżować, jak to połączyć z rozwojem społeczności lokalnej. Gdyby nam się to udało, to byłoby to, myślę, znów fenomenalny krok do przodu. Także też na to, na to bardzo liczę. No, ciągle gdzieś coś się dzieje. Ciągle nowi ludzie przyjeżdżają, zachwycają się, wierzą i chcą współpracować. Także ja, ja jestem niezmiernie szczęśliwy, że gdzieś mi się udało w którymś momencie przy tym Siedlęcinie się pojawić i nie tylko się zauroczyć tym obiektem, ale również tak pokierować losy swojego życia, że dane mi jest również badać i, i, i realizować różne projekty, także właśnie takie angażujące społecznie wierzy i jej otoczenie. Przepraszam, jeśli nie wymieniłem kogoś tutaj, ale. Lista jest bardzo długa i myślę, że nikt się nie obrazi, jeśli przypadkiem zupełnie został pominięty, ale na pewno nie został pominięty, bo powiedziałeś, że dziękuję wszystkim, którzy, którzy jakoś jest. tam wspierają was. Jeszcze tylko jakbyś odnalazł ten slajd, na którym są informacje o dołączeniu, o, o stowarzyszeniu. I zaraz jeszcze do tego bym, bym chciał wrócić na sam koniec, tylko chwilkę ode mnie drodzy widzowie, tak prezentuje się aktualny numer Archeologii Żywej o jedzeniu. Jedzeniu na różne sposoby, w różnych epokach, jest i starożytny Egipt, jest i pierwsi pier pier rolnicy w Małopolsce, już trochę zapomniałem, bo już kończymy nowy numer Również to jest informacja dla osób, które nas czytają, pewnie bardzo Was interesująca. Kończymy to takie, jeszcze parę dni potrzebujemy, później jeszcze drug, więc trochę to jeszcze potrwa. Nie, nie, nie sprawdzajcie od teraz swoich skrzynek, bo jeszcze to trochę potrwa. Do prenumeraty zaraz, ale ja dziękuję za to, że niektórzy udostępniali dzisiejsze wydarzenie, oczywiście profil wieża książęca w Siedlęcinie na Facebooku ale także Regnum Barbaricum, jak zawsze Slawik, Polan, Słowiańska Polska i Slawonarium. Podziękowania dla wszystkich prenumeratorek i prenumeratorów, którzy dołączyli do nas do naszego zacnego grona, czytelników, od ostatniego spotkania, które było dobrze kojarzy jakoś dwa tygodnie temu, a może i więcej, były to pani Izabela, Agnieszka, Agata oraz Panowie Maciej, Michał Mateusz, Grzegorz, Radosław, Olgier, Bartosz, Łukasz, Krzysztof, Mariusz, Hubert. Tak, ja ostatnio się śmiałem. Nie mamy już numeru o kobietach, więc, panie, zdecydowanie w mniejszej liczbie nas prenumerują, ale myślę, że może i kolejny numer je zachęci do tego. Cały czas trwa promocja, jako że udało się nam przekroczyć 20 tysięcy obserwujących osób na Facebooku, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. No bo jednak jesteście z nami co czwartek. Jak pani Małgorzata śmiała, że przez chwilę myślała, że dzisiaj jest czwartek, tak już ich sobie przygotowałem bardzo dobrze moich wspaniałych widzów ale nie dzisiaj jest piątek zaraz weekend jeszcze tylko wam powiem że cały czas właśnie trwa promocja prenumerata jeśli zamówicie roczną prenumeratę z przesyłką do paczkomatu no to przez jeszcze chyba 40 jest jest za jedyne 99,99 99 zł no bo to za każdym razem jeden numer trzeba wysłać, a jeśli lubicie wersje cyfrowe, no to polecam w serwisie e -kiosk. nie wiem do kiedy, nie wiem jak długo, nie wiem ile egzemplarzy, ale za jedyne 72 zł można cyfrową prenumeratę roczną cztery numery archeologii żywej tam dorwać więc jeśli nie macie miejsca na półkach no to to jest najlepszy moment, żeby to zrobić kolejne spotkanie, najpewniej w październiku to jest ostatnie spotkanie przed przerwą wakacyjną Cieszę się, że byliśmy tak licznie. Jeśli nie mieliście okazji, gdzieś przegapiliście początek lub musieliście uciekać, no to zachęcam do odwiedzenia kanału na YouTube w poniedziałek. Mam nadzieję, o godzinie 20.00 pojawi się zapis. Może jedno spotkanie się pojawi gdzieś jeszcze w trakcie we wrześniu, ale to jeszcze będziemy informować, śledźcie nasz, nas na Facebooku. Najlepiej, bo tam zawsze wszystkie informacje. Się pojawiają albo ewentualnie na naszej stronie tam też różnego rodzaju wydarzenia. Możecie zobaczyć, jak wystawy czasowe, wspomniane na przykład Ludzie i Besie z Kafli Rodem. Tutaj koleżanka Beata informuje, że jeszcze macie czas do 14 lipca w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu cały tydzień i ten weekend, żeby zobaczyć. Cóż to, cóż to za piękne zabytki są, kafle piecowe, ale przed odwiedzeniem wystawy, no to oczywiście. Obowiązkowo obejrzyjcie zapis tamtego spotkania, także już dostępny na kanale YouTube. Bardzo mało osób obejrzało ten odcinek. Bardzo mi smutno z tego powodu, bo powinniście wiedzieć, jak bardzo cenię sobie kafle piecowe, jakie to są wspaniałe zabytki i jak wiele nam mówią o różnych rzeczach. Więc jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to możecie nadrobić to w każdym momencie. No i tutaj jeszcze przypominam o, o nie tylko. Dla samego samej Wieży Książęcej i Stowarzyszenia bardzo kuszącej oferty, ale dla Was samych, jeśli tylko zechcecie dołączyć, no to macie tysiąc obiektów na całym świecie za darmo i 500, w tym 500 w Wielkiej Brytanii. Proszę, tak, Przemku? jest. Tak jest. Program Into Places, można też zajrzeć na ich stronę i tam są linki do wszystkich organizacji uczestniczących, a na ich stronach są wymienione wszystkie obiekty, które... Wchodzą w ten program. To jest dość dynamicznie, ciągle rozwijający się projekt, więc będzie tylko lepiej. Jak najbardziej. No i podziękowałem Tobie? Tak, nie, nie podziękowałem. No i oczywiście wielkie podziękowania. Nie żebym ja chwilowo zapomniał albo przegapił dla mojego wspaniałego prelegenta. Nie ma za co przepraszać jak najbardziej. Ja po prostu męczę wszystkich aż do skutku, aż się w końcu poddadzą i znajdą gdzieś tam w swoich napiętych harmonogramach. No bo. No bądź co bądź wspominają, że jesteś zabieganym i, i bardzo pracowitym archeologiem, no ale to by jakoś ujmowało pozostałym gościom, którzy również mają napięte harmonogramy, ale jak najbardziej nie ma za co przepraszać. Cieszymy się przede wszystkim tym, że mogliśmy się wysłuchać. Ja również bardzo dziękuję za, za, za zaproszenie i bardzo się cieszę, że miałem okazję dzisiaj o tej wieży. Najstwanialszej na świecie państwo powiedzieć. No i na sam koniec, już naprawdę, sam koniec, taka ciekawostka, bo nie wiem nawet, czy wiesz to i chyba w ogóle mało osób wie. Była kiedyś taka konferencja wieś zaginiona, lecz obecna w 2016 roku, i tam na tej konferencji odwiedziliśmy was z doktorem Pałem Konczewskim, jeszcze wtedy doktorem Jaskiem Szczurowskim. I jakoś tak wyszło, że dzięki. Wizycie na tamtej konferencji ja dołączyłem do zespołu archeologii żywej, więc jednocześnie tobie, jako organizatorowi, chyba tej konferencji, tak? Był, spół, współorganizatorowi, spół. to czytelnicy powinni dziękować, bo mogłoby być tak, że też jakoś tak w tym odpowiednim momencie właściwy człowiek w właściwym miejscu pojawił i czasie, że mogłoby tych kontekstów nie być, gdyby nie twoja konferencja, więc to taka. Cię bardzo cieszę. To dla mnie niespodzianka, nie wiedziałem. Cieszę się, że w takim razie gdzieś tam ten tak jest, jak to mówią Amerykanie, chyba, czy w ogóle w języku angielskim, jest ten efekt motyla, tak? że gdzieś tam niewielka rzecz się wydarzyła, która jednak spowodowała, że, że jakieś losy czyjeś się w taki, a nie inny sposób potoczyły. Tak jest. I tym pozytywnym akcentem kończymy. Widzimy się po wakacjach, drodzy widzowie. Trzymajcie się zdrowi. Do zobaczenia. Dawnych wakacji. Bardzo dziękuję.